Witam Państwa w programie Kowalski-Chojecki na żywo w poniedziałek 11 grudnia w studiu Idź Pod Prąd w Lublinie. Ze mną oczywiście Marian Kowalski. Dzień dobry. Witam serdecznie, pastor Paweł Chojecki. Witam. Witam, dobrze, że zdążyłeś. Jesteśmy w komplecie. Dzisiaj. Dokładnie. W piątek będziemy mieć gościa specjalnego, czyli redaktor Hannę Shen, która powie więcej o tych związkach chińskich Mateusza Morawieckiego, czyli nowego premiera, a kandydata także... Kandydata na premiera. Tak, jeszcze kandydata na premiera, dokładnie. We wtorek to się wszystko wydarzy. W tym tygodniu również w Kongresie Stanów Zjednoczonych odbędą się przesłuchania pod tytułem Długie ramię Chin, dotyczące działań agenturalnych Pekinu. Także i o tym w piątek z redaktor Hanną Shen, naszą korespondentką na Tajwanie. A dzisiaj grzejemy temat, jak to się mówi w medialnym żargonie, ponieważ zawrzało w mediach o wypowiedzi Mariana Kowalskiego w telewizji Idź Pod Prąd. Chociaż mówiliśmy o tym już dawno, dawno, dawno temu, nie tylko my, zaraz powiem kto jeszcze. Na przykład do rzeczy. Kowalski to agentura watykańska namówiła Dudę do obalenia rządu. Podobne nagłówki wprost Rzeczpospolita i wiele, wiele innych mediów. Mam nadzieję, zaraz zobaczycie slajdy nagłówków prasy w całej Polsce. A my pytamy w dzisiejszym odcinku, czy biskupi zdradzili Szydło i Kaczyńskiego. W piątkowym programie cytowaliśmy Aleksandrę Rebińską, dziennikarkę w polityce.pl, która na antenie telewizji w Polsce.pl, to jest nowa internetowa telewizja, w przeglądzie prasy z 7 grudnia cytowała niemiecki dziennik. Tomasz Kurjanowicz w gazecie Zeit Online cytuje prezesa klubu jagiellońskiego Marcina Kędzierskiego, który mówi, że tak naprawdę to arcybiskup Stanisław Gondecki namówił prezydenta Andrzeja Dudę, aby zawetował te dwie ustawy w lipcu. I że Kościół może odegrać tu rolę mediatora między prezydentem a PiS-em i także między zwaśnionymi obozami politycznymi w Polsce. I jeszcze przypomnę, że natychmiast po wetach Dudy arcybiskup Gondecki pogratulował mu przyjętej postawy i arcybiskup Henryk Hosser również wysłał ciepłe słowa pod adresem Andrzeja Dudy. Zaraz powiem, co zrobił L'Osservatore Romano, papież Franciszek i Watykan. A do was pytanie, dlaczego teraz wszystkie media o tym mówią i się tym nagle zainteresowały? Proszę państwa, to, że wiele pism ogólnopolskich i poważnych myśli, że Polacy to kretyni, to ja przywykłem. To, że paru takich śmądaków internetowych, to im się w głowie nie mieści, to takie mają głowy. Tylko żaden rozsądny, normalny Polak nie przyjmuje do wiadomości takiej oto sytuacji, że partia rządząca, która ma ponad 40% poparcia, pani premier Beata Szydło jest kochana przez Polaków i to nie tylko przez wyborców Prawa i Sprawiedliwości, że rząd ma rewelacyjne rezultaty finansowe bez konieczności awansowania pana Morawieckiego, że budżet jest w najlepszej formie od czasu obalenia komunizmu, a tymczasem jest konieczność zmian personalnych. Czytaj, odsunięcia niektórych ministrów od rozpoczętych przez nich, jak sądzę, istotnych i niewygodnych dla wrogów Polski, reform, zmian, czy przynajmniej kwestii personalnych, no, że są trzymani z dala od prawdy. I trzeba czytać między zdaniami wywiady. Ja mogę, tak? Proszę bardzo. Pan redaktor Durczok w zeszłym tygodniu rozmawiał z biskupem łódzkim Rysiem. Jak przebiegała ta rozmowa? Można zresztą sobie obejrzeć, jak ktoś mi nie wierzy. Czy na poziomie zasad ogólnych jest podziękowanie przez przewodniczącego episkopatu Gondeckiego panu prezydentowi, cytat, za postawę zajętą w sprawie ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS, czyli za weto tak naprawdę, Ryś? Musiałby pan, wielokropek, ja jestem skromny mały biskup, to nie moje poziomy są. Oznacza to, po ludzku mówiąc, że arcybiskup Gondecki spiskował z panem prezydentem Dudą w sprawie reformy KRS-u i generalnie spraw związanych z wymiarem sprawiedliwości. W tym kierunku
żeby do żadnych zmian nie doszło. I nie doszło, ponieważ widzimy, że wola prezydenta została przyjęta w tych kwestiach przez Sejm. Prezydent to narzucił. Te głupie 3/5, o którym mówiłem, powoduje, że nikt nie weźmie na siebie autorstwa tych zmian kadrowych w KRS-ie, bo jakieś niedobitki z małych kół poselskich będą decydować, za jaką cenę nacisną, zagłosują. Dalej pan Durczok do biskupa Rysia. Ja jednak, skromnego małobiskupa, bardzo bym chciał dopytać o to, bo zmierzamy, i też w odpowiedziach księdza arcybiskupa słychać, że zmierzamy do pytania o kraj dwóch plemion, z których jedno jest plemieniem pisowskim, a drugie jest antypisowskim. Na dodatek, i to jest chyba najgorsze w tym wszystkim, jak ktoś się nie chce zapisać do żadnego z nich, bardzo często zostaje na siłę do tych plemion zapisany. Dzisiaj mamy kraj wielkiego podziału. I biskup Ryś. Ja na pewno nie dam się zapisać. To jest jedno. A drugie, tak sobie myślę, bo bardzo mnie to pana pytanie zaintrygowało, o wypowiedź arcybiskupa Gądeckiego. Myślę, że ona może być zrozumiana na dwa sposoby. Myślę, że tak mogło mieć też cel rozmowę w Polsce i było momentem, który być może umożliwił rozpoczęcie jakiegoś dialogu. I to podziękowanie ze strony arcybiskupa Gądeckiego mogło dotyczyć tego, że prezydent przedłużył debatę, trochę ją też łagodząc niewątpliwie w tamtym momencie. Łagodził? Zaognił. Zaognił. Nie mówię o tym, co się działo potem, bo to jest inna para kaloszy. Natomiast taka, a nie inna decyzja pana prezydenta wtedy mogła być odbierana i pewnie była odbierana przez arcybiskupa Gądeckiego jako szansa właśnie jakiegoś pokojowego na moment rozprowadzenia sytuacji. Jest to taka gadanina ogólna, tylko wiemy, że akurat weto pana prezydenta w lipcu, jak widzimy uzgodnione z arcybiskupem Gądeckim, doprowadziło do kryzysu rządowego i było pretekstem do przetrącenia Prawu i Sprawiedliwości kręgosłupa moralno-politycznego. To pan prezydent wzywał pana prezesa na nocne rozmowy, kilkakrotne, 4 czy 5 razy, uzgadniano jakieś szczegóły, w wyniku czego, a miało to dotyczyć wyłącznie spraw związanych z reformą sądownictwa, doszło do obalenia rządu, pani Szydło, koniec, kropka. Jeżeli któryś kretyn komentujący tak proste rzeczy nie rozumie, o co kaman, to niech pisze komentarze z giełdy rolno-spożywczej czy coś, to jest prostsze. No właśnie, mówimy tutaj o kilku spotkaniach arcybiskupa Gądeckiego i prezydenta Andrzeja Dudy. Jest mowa o tym spotkaniu po wetach Andrzeja Dudy, ale również o spotkaniu przed tymi wetami. Ty mówiłeś o spotkaniu w Częstochowie, gdzie pojechał Andrzej Duda, że tam właśnie biskupi przekazali te rozkazy z Watykanu i przekonali go do zawetowania tych ustaw. Podobnie pisał Newsweek w sierpniu tego roku. W weekend poprzedzający ogłoszenie decyzji o wetach Andrzeja Dudy, Andrzej Duda złożył niespodziewaną wizytę w Częstochowie. Dostałem wsparcie od swojego biskupa. Zdradził, według Newsweeka, znajomemu. Wiele wskazuje na to, że rozmówcą prezydenta mógł być sam szef episkopatu, arcybiskup Gądecki, który gościł w Pałacu Prezydenckim już po ogłoszeniu wet. To jest informacja z tak zwanego Newsweeka, ale tak jak pan Marian mówił, jest potwierdzona w innych źródłach. W Polsce musimy się doszukiwać między słowami tych informacji, przede wszystkim o Kościele katolickim, bo one nie są wprost powiedziane. Chyba że tak jak Aleksandra Rybińska powiedziała wprost, zacytowała z Zeit Online w telewizji w Polsce.pl. No tak, w prasie niemieckiej to można o tym pisać, a w polskiej to się boją bardzo wszyscy. Cicho, boją się między słowami.
Pastor Chojecki. Wiele tematówście poruszyli. Ja zacznę od twojego pierwszego pytania. Dlaczego taka nagonka na Mariana Kowalskiego nagle pojawiła się we wszystkich mediach? Zauważcie państwo, że równolegle, kiedy wszystkie te media, powiedzmy, głównego ścieku chciały napisać, że Marian tu występuje przeciwko Kościołowi rzymskokatolickiemu, to jednocześnie Lewackie na temat ogłosiła, że Marian Kowalski jest antysemitą. Także zobaczcie, to jakaś nowina. Jakaś nowina. Widać, że grzeją jakieś swoje kotlety, które tam z jakichś muchomorów robią, a później ludziom serwują, ale lewica zawsze karmi ludzi kłamstwem, także tutaj nic dziwnego. Może za dzban tygodnia. Ostatni. Także myślę, że pierwszy taki malutki cel tych mediów w tym, że zarówno na lewej, jak i prawej stronie Marian Kowalski był takim gościem wszystkich tych stacji i bohaterem, jest to, że Marian Kowalski zyskuje coraz większą uwagę u Polaków, że coraz więcej ludzi orientuje się na to, co mówi Marian Kowalski i telewizja Idź Pod Prąd, i dlatego trzeba zacząć kampanię z oczerniania, kłamstwa. Bez żadnych argumentów, tak naprawdę, kontrargumentów. Tylko że ta kampania, ona jest, ma dość obosieczny miecz. Tak jak powiedziałeś, zapewne ci wszyscy redaktorzy założyli, że Polacy są ludem wierno poddańczym w stosunku do kościoła Franciszka, i jeśli się im powie, że jakiś polityk atakuje kościół Franciszka, no to oni powiedzą, ola Boga, to na pewno antychryst jakiś. Nie, Polacy już wiedzą, że to Franciszek wykonuje zadania piekła. To on, jeśli już ktoś dzisiaj może się występować w zawody o miano antychrysta, a na pewno nie ci, którzy mówią prawdę, by ratować Polskę. Prawdziwi patrioci już to wiedzą, także ta akcja oczerniania Mariana Kowalskiego absolutnie się nie powiodła. Do Franciszka za chwilę wrócimy, ale powróćmy do tego spotkania przed tymi dwoma wetami Andrzeja Dudy. Już biegniemy. Jeszcze tylko chciałem słówko na temat tego bełkotu, tego człowieka, którego ja za kłamstwo na temat Ewangelii Jezusa Chrystusa, biskup rzymskokatolicki, kłamał na temat Ewangelii Jezusa Chrystusa, która rzekomo jest w kościele katolickim, mówił tym swoim takim ekumenicznym wiernym, że Kościół katolicki mówi, że zbawienie w katolicyzmie jest tylko przez łaskę, tylko z łaski przez wiarę, czyli nie trzeba uczynków i sakramentów w domyśle. Łgał jak bura świnia, i to mówiłem już wiele miesięcy temu. Nie znamy te numery, Ryś. Tak, Ryś nie znamy te numery, jest całe warsztaty biblijne temu poświęcone. Nauka katolicka jasno mówi, że do zbawienia oczywiście potrzebna jest łaska, potrzebna jest wiara, ale to nie wystarczy, bo jeszcze potrzebne są sakramenty, czyli pośrednictwo Kościoła i dobre uczynki wiernych. Także to jest prawdziwa nauka katolicka, a Ryś łgał jak bura świnia. Nie będziemy psów obrażać. Dlatego tu widać, zobaczcie, jaki jest język tego biskupa. Jezus jasno powiedział, wasza mowa ma być tak, tak, nie, nie. Ten dziad zadaje mu proste pytanie. A odpowiedź jest taka, jak bełkot po paru winach pod sklepem jakiegoś żula. Paweł, to co ja przeczytałem, to i tak jest bardzo klarowne, bo jak się to ogląda, to zupełnie z tego nic nie. No to mówię, tak jakby wytrąbił dwa hejnały, by zagrał przed sklepem osiedlowym czy wiejskim, no to nie ma znaczenia. To jest katolicki biskup. No to widzicie, jak ci wierni mają cokolwiek nawet z tego zrozumieć. Ale to jest jedna Wracamy rzecz. Wracamy do Częstochowy. Wracamy do Częstochowy, a ja bym chciał się przenieść do Watykanu, a najpierw na Kreml. Dobre. Pamiętacie, jak posłowie Prawa i Sprawiedliwości, między innymi pan minister Macierewicz mówił, że też brał w tym udział, zdaje się, poseł Opioła złożył, czy jakiś inny, Opioła, tak? Tę interpelację na temat generałów tego Pytla, czy innego, że FSB sobie przyjeżdża do polskiego kontrwywiadu i robi tam, co chce. Pamiętacie, co się stało potem na Kremlu? Otóż wtedy oficjalnie towarzysz Putin wydał rozporządzenie, żeby wszystkie media w świecie mogły go cytować, że on tu rozkazuje nawiązać oficjalną współpracę ze służbami specjalnymi Polski Tuska. Parę dni, chyba 3 czy 4 dni po tej interpelacji. Czyli jak gdyby, jak to się czyta, zalegalizował informację, która wyciekła wcześniej do mediów. I teraz mamy dokładnie taką samą sytuację z Watykanem. Oto
My powiedzieliśmy tutaj jasno, że to Kościół rzymskokatolicki, rozumiemy władza Kościoła, niezwykli wierni, zawsze mówimy Kościół rzymskokatolicki, to papież z biskupami, nie? To jest istota Kościoła rzymskokatolickiego, tak to jest w dokumentach też katolickich, że to Watykan dał rozkaz, a tutaj te pionki, czyli biskupi katoliccy w Polsce, dokonali aktu zdrady narodowej po raz kolejny, bo to samo robili przy Okrągłym Stole, to samo zrobili w roku 1950, także to nie jest żadna nowina. I że ci biskupi zażądali od swojego pupilka, czyli prezydenta Dudy, dokonania aktu zdrady narodowej, żeby był wierny Kościołowi, ale zdradził swoją ojczyznę. I zaraz potem, kiedy myśmy o tym powiedzieli, 2-3 tygodnie potem, Osservatore Romano, czyli oficjalne stanowisko Watykanu w sprawie polityki. Proszę, mamy ten slajd, możemy sobie go przeczytać. Jeśli mi nie wierzycie, zobaczcie, co powiedział papież do Polaków i do opinii światowej na temat tego rządu, który wtedy próbował obalić komunę w Polsce w sądownictwie. Przeczytajmy. L'Osservatore Romano, ustawa, która daje władzy wykonawczej możliwość wywierania silnego wpływu na nominację sędziów Sądu Najwyższego, została przyjęta 20 lipca przez parlament i zdominowany przez posłów mający większość partii Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość prawicowej, nacjonalistycznej i antyeuropejskiej Jarosława Kaczyńskiego. I to było w polskich mediach, m.in. EKAI.pl, L'Osservatore Romano o Polsce. Parlament zlikwidował autonomię sądownictwa. Watykański dziennik L'Osservatore Romano poinformował o tym, że pomimo protestów publicznych i apeli Brukseli, polski parlament przyjął kontrowersyjną reformę wymiaru sprawiedliwości, która de facto likwiduje autonomię sądownictwa. Jak widzicie, to nawet nie w sierpniu, tylko jeszcze szybciej się stało, to już jest koniec lipca. Mamy więc jasno na tacy spisek watykański. Tu nie ma co gadać o jakimś spisku, to wręcz już zostało, flaki zostały rzucone na stół. To my widzimy te ohydne bebechy zdrady narodowej. To papież Franciszek nakazał polskiemu klerowi zdradzić i oni zdradzili, jak im papież kazał. I tego swojego przydupasa, czyli Dudę, postawili pod ścianą w Częstochowie. I masz teraz robić, co każemy, i koniec. No i on poleciał i zrobił. No co to wielka tajemnica katolickiej wiary. No. Do czego doprowadziło to, jak mówi biskup Ryś, powołując się na dziejową roztropność biskupa Gądeckiego, to łagodzenie relacji między dwoma plemionami i jak wygląda tak to danie szansy właśnie jakiegoś pokojowego na moment rozprowadzenia sytuacji, to widzieli państwo kilka dni temu, jak ten brodaty grubas pod Sejmem odzywa się do młodej kobiety dziennikarki. To dziękuję panom biskupom, bo do tego doprowadziliście, łagodząc napięcie, jednając dwa plemiona. Dziękuję, to wasza robota. I to są rodacy według prezydenta Andrzeja Dudy, tak mówił o nich w telewizji Trwam. Kolejna poszlaka, znaczy nawet nie poszlaka, no jeśli ktoś taki darzony autorytetem przez Polaków jak ksiądz Tadeusz Rydzyk mówi w obecności prezesa Prawa i Sprawiedliwości o spotkaniu, które na drugi dzień, czy na trzeci, nie pamiętam już dokładnie, ale to nie ma znaczenia, tuż po wecie prezydenta, arcybiskup Hozer, czyli Warszawa-Praga, zwołuje spotkanie duchowieństwa i polityków, czy duchowieństwa wspierającego Prawo i Sprawiedliwość, przynajmniej wspierającego no, oficjalnie, bo jak jest naprawdę, to już dzisiaj wiemy, że oni tak samo zdradzili ruch patriotyczny. Tak. Poparł weta prezydenta. Oczywiście, ale teraz ważne jest, co ksiądz Tadeusz Rydzyk uchylił nam rąbka tajemnicy. Jakiej tajemnicy z tego spotkania z biskupem Hozerem? Było to na antenie telewizji Trwam i Radia Maryja, podkreślam, w obecności Jarosława Kaczyńskiego, który ze zrozumieniem kiwał głową i rzeczywiście taką linię przyjął, czyli widać, że Jarosław Kaczyński też przyjął linię Watykanu, a ta linia była taka. Łagodzić konflikt. Jesteśmy razem. Absolutnie nie dopuścić do podziału na my i oni. Zacząłem sobie czytać niedawno książkę Aleksandra Ściosa Nudis Verbis. Na razie jestem we wstępie. Idę powolutku, bo chcę to tak smakować jak dobre whisky czy coś takiego, nie? Także już w tym wstępie jest pokazane największe kłamstwo komunizmu w Polsce. Na czym ono polega? Nie można Polakom powiedzieć prawdy o podziale na my, Polacy, i oni, ruscy zdrajcy.
Kto na tym froncie ma największe zasługi? Nie Newsweek, czyli Newsweek, nie Gazeta Wyborcza, bo kto z Polaków ma takie autorytety? Na rozpropagowywaniu w narodzie, na rozpropagowaniu w narodzie największego komunistycznego kłamstwa, że wszyscy jesteśmy jednym narodem, my Polacy i komuniści przywiezieni tutaj z Moskwy i ich pachołki, które za judaszowe srebrniki im służą. Odpowiedzialny jest Kościół rzymskokatolicki w Polsce. I to nie mówię o jakimś proboszczu z najmniejszej parafii. Kościół rzymskokatolicki, to znaczy biskupi i wpływowe autorytety katolickie. To one w każdym wywiadzie, w każdej wypowiedzi pracują na rzecz komunistów. To, co mówi Ryś, to przecież jest dokładnie to samo. To, co mówi Gondecki, to przecież jest dokładnie to samo, co Aleksander Ścios powiedział jako największe kłamstwo komunizmu, czyli można to czytać na wspak, najniebezpieczniejsza prawda dla Polaków, o której Polacy nie mogą się dowiedzieć. To jest właśnie to, że nie jesteśmy razem. Że to jest obcy wrzut. To jest jak pasożyt. Można to tak porównać do pasożyta, który próbuje się razem z organizmem zunifikować, żeby go nie było widać. Ale jeśli organizm nie rozpozna tego pasożyta, raka, czy jakiegoś tego ciała obcego, które udaje ciało własne, to co się stanie z tym organizmem? Pasożyt zje to ciało. To jest właśnie cel biskupów rzymskokatolickich w Polsce. To jest ich rola. A za to dostają judaszowe srebrniki od komunistów, zarówno z Moskwy, jak i z Brukseli. Nieśmiało pisze o tym portal w polityce.pl, że także po wetach Dudy doszło do spotkania prezydenta z arcybiskupem Gondeckim. Można jedynie domniemywać, że spotkanie prezydenta z przewodniczącym Episkopatu Polski dotyczyło dalszej sytuacji po wecie ze strony prezydenta. Newsweek pisał już bardziej śmiało o instytucjonalnym wsparciu Episkopatu dla decyzji prezydenta, świadczy cała sekwencja zdarzeń. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gondecki, w liście do prezydenta Andrzeja Dudy podziękował za jego postawę w sprawie ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa już kilka godzin po ogłoszeniu decyzji o wetach. Dowodzi do tego, że biskupi doskonale znali zamiary prezydenta, a list musiał być przygotowany dużo wcześniej. Dokładnie. Zgadzacie tak się z tym? Z dekretem o stanie wojennym też był przygotowany dużo wcześniej. To biskupi są narzędziem Moskwy, Brukseli i Berlina w trzymaniu Polaków w niewoli. To oni naciskają bezpośrednio na marionetki, które się nazywają władzami RP. I oni sterują zakusami, znaczy realizują w Polsce zakusy obcych sił. I to powiedział Marian Kowalski. Marian Kowalski, czy w tych tekstach, które, że tak powiem, no, krytykowały Mariana Kowalskiego za tą teorię spiskową, jak niektóre pisały, czy był jakiś argument przeciw tej tezie? Ale po co? To się gra emocjami, pokazuje się Mariana z krytyjską miną. Tak, to jest argument. Typowe taka, ja przypominam sobie karykatury z czasów przejmowania władzy w Polsce po II wojnie światowej i w komunistycznej prasie to rysowali takiego burżuja grubego, co ćwiczy na hajem robotnika. Dokładnie te same metody. To są metody wyjęte z czasów komunistycznej propagandy i czasów wczesnej III Rzeszy, gdzie rysowano te Żyda, krwiopijcę, który wyzyskuje Niemca. No to zwykłego Niemca. To są te same metody. Nikt nie potrafi dyskutować z faktami, tylko pokazuje, jakie Marian Kowalski struga miny, jakie opowiada głupoty. Tak się traktuje polskich wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Ja zadam pytanie, czy arcybiskup Gondecki spotykał się z Jarosławem Kaczyńskim, czy spotykał się z panią premier? Nie. Oni knuli, jak ten rząd obalić i rząd został obalony. Co mnie najbardziej przeraża? Że w tej całej narracji, gdy było wiadomo, że jest zadawany cios pani premier, Macierewiczowi, Ziobrze, no wszystkim, którzy robią coś w tym rządzie pozytywnego, zadawany jest cios, sprawa jest sprowadzona do takiej głupiej gadaniny o nic, a nie o meritum. Wiadomo, że to konkretni ministrowie robią konkretną robotę. Dzisiaj ma być rząd powołany, dzisiaj, jak się okaże, że nie ma tych ministrów wymienionych przeze mnie, to plan będzie dopięty. Czyli Prawo i Sprawiedliwość ma
z Kaczyńskim razem i panią Szydło niestety zaprzęgniętą jako marionetka w kwiatek, tym układzie, kwiatek do kożucha, mają ponosić konsekwencje za brak realizacji obietnic wyborczych, bo już teraz nie zrealizują, a pan Morawiecki jest już pokazywany jako taki mąż opatrznościowy. Ilość laurek, jak ja oglądam w mediach państwowych na temat pana Morawieckiego, jest przerażająca. Mi się przypominają te opowiadania z Oszczęki, gdy w jednym z nich towarzyszu Leninie to tak się kończy, bo towarzysz Lenin nie tylko doskonale pływał i był bardzo, ale to bardzo wygimnastykowany, ale do tego bardzo dobrze się uczył. I to są takie rzeczy o panu Morawieckim. Dzisiaj obejrzałem o panu Mateuszu Morawieckim taki felieton z jego byłym kolegą czy wykładowcą z uczelni wrocławskiej i tam go bardzo chwalił, jaki to on taki, jak się dobrze uczył, jak był bardzo wygimnastykowany, jak doskonale pływał, jak mówię, Zoszczenko, to idzie łeb w łeb. A co jest najciekawsze? Pan Morawiecki napisał pracę magisterską na jaki temat? O działalności opozycyjnej swojego ojca. No to ja też mogę napisać pracę doktorską o działalności handlowej mojego ojca. Ale to już wiadomo, że nie napisał prawdy, bo jest taka znana wypowiedź, znaczy nie wiem, czy znana mi, no nie wiem jak wam, kiedy Morawiecki stary zostaje zapytany o pozostawienie pomników Armii Czerwonej na placach głównych miast Polski. I wiecie, co mówi stary Morawiecki, rzekomo antykomunista, któremu się taką legendę przyprawia wielkiego tutaj działacza, on mówi, że te pomniki powinny zostać, bo to jest głęboka sprawiedliwość. Bo to jest głęboka sprawiedliwość. Moim zdaniem od początku był ten człowiek prowadzony przez ruskich, nie był żadnym opozycjonistą. Mówię o starym. Dlaczego, moi drodzy, pani Beata Szydło była lubiana przez Polaków, nawet tych, którzy na nią nie głosowali? Bo jak pojechała do Parlamentu Europejskiego, to obroniła honoru Polski. Powiedziała tym bezczelnym łotrom, żeby się odpierdzielili od Polski. I to była jedyna osoba, która nie wahała się mówić prawdy, merytorycznie i twardo. Czułem się pod rządami pani premier zupełnie usatysfakcjonowany jako obywatel, bo ktoś przynajmniej za granicą nie pozwolił piętnować Polski i to w sposób zupełnie nieuprawniony i kłamliwy. Tymczasem pan Morawiecki jest przedstawiany jako człowiek akceptowany w Europie, czyli taki, który będzie akceptowany w Polsce. Który nie będzie akceptowany w Polsce, bo wątpię szczerze, czy będzie potrafił zrobić to, co pani premier, a nie jest chwalony bez kozery. Uważam, że znaczy ja powiem tak, ja bym chciał, żeby się wszystko udało, tylko moja naiwna wiara w to, że jakoś to będzie od 27 lat, jest zweryfikowana zawsze boleśnie. No dobrze, no to powiedzmy, kto wychwala Mateusza Morawieckiego? Donald Tusk. Morawiecki był członkiem mojej Rady Gospodarczej. Ale przesadą jest, że był moim doradcą. No okej, okay, no. Czy był w Radzie Doradczej, ale nie ale był doradcą. No to okay. Co on tam robił? Brał pieniądze. A może haratał w gałę, czy pił te drogie ale wina, czytamy cygara dalej. Z nim palił. Ja nie wiem, co tam oni robili. Był uczestnikiem... Na pewno był usowy. To też. Był uczestnikiem rady organizowanej przez Jana Krzysztofa Bieleckiego. Liberalne nastawienie gospodarcze i pewne gesty prozachodnie mogą świadczyć, że jakaś intencja poprawy relacji za tą zmianą się czai. Chodzi o zmianę na Mateusza Morawieckiego na fotelu premiera. Jestem gotowy do współpracy, jeśli tylko taka gotowość się ujawni do współpracy drodzy, z Mateuszem Morawieckim. Jeszcze proszę ta bardzo. Wypowiedź Mateusza Morawieckiego w czasie kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Proszę zapytany, bardzo. Mamy to może? Oczywiście, że mamy. Proszę i to dla TVN, dla kropki nad i, czyli najlepsze no ta, miejsce ta. Dla Mateusza Morawieckiego. Tam, gdzie rosną stokrotki. Wypowiedź z Rosła maja 2016 roku o Hillary Clinton i Donaldzie Trumpie, czyli prawdopodobnych kandydatach na prezydenta USA. To wybór między dżumą a cholerą, powiedział Mateusz Morawiecki. W kropce nad i. A jakiś palant z jego kancelarii jeszcze gorzej tam jeszcze gorzej. Opowiadał. Proszę państwa, mamy dzisiaj taką oto sytuację. Jeśli bym miał się odwołać do analogii historycznej w nieco takiej przejaskrawionej formie, żeby lepiej to zrozumieli zwykli Polacy. Przed rozpoczęciem II wojny światowej było postawione ultimatum. Polska z Niemcami była już skonfliktowana i Niemcy żądali korytarza, Gdańska i tam czegoś jeszcze. W tym momencie
oddajemy i gdański korytarz, ale wojna i tak będzie dalej trwała. To nie miejmy złudzeń. Oddanie korytarza, czyli wymiana rządu, oznacza kapitulację tego rządu, no zwłaszcza wobec zagranicy, bo te barany spod Sejmem, co mordę drą i obrażają dziennikarki, to jest obca agentura, nie żadni obywatele, no i tyle w temacie. Ubywatele. No widać, że Polacy nie dają się tak ogłupić, to nawet te media niemieckie na Polskę przyznają, zdaje się, że gdzieś był taki artykuł w tych głównych niemieckich mediach, którym informował, że akcja zarówno Precz z Morawieckim, jak też akcja Murem za Szydło, no, zdobyła poparcie nawet, mówi się, większości wyborców PiSu. Większości wyborców. Dlatego zostali użyci teraz tacy ludzie, jak tak zwane prawicowe autorytety. Mam tu na myśli takiego człowieka jak Cejrowski, który zachwala w swoim programie Urachonia tego, no, Morawieckiego. Jak oczywiście Tomasz Sakiewicz, który już tak wazelinuje, jakby już dostał wypłatę, a chyba jeszcze nie dostał. Bo tam już no, nie ten wiem. Prochiński kurs. Tak, oczywiście. To już jest taka wazelina, że to nawet nie będziemy mówić, bo się można poślizgnąć na tym. Także do tego zostali zaprzęgnięci tak zwani prawicowi publicyści, którzy jeszcze jakiś tam cień autorytetu mają w tych kręgach. Ale wczoraj Radio RMF o godzinie 23:00, pozdrawiamy pana Zdzisława, naszego wiernego widza i także osobę, która nas bardzo mocno wspiera. Tu pokazywałem kalendarze, które możecie sobie zamówić do każdej przesyłki z naszego sklepu, to też od pana Zdzisława. W Radiu RMF przyszła informacja, że oto na biurze jednego z posłów, na drzwiach biura jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości ktoś wymalował znak Polski Walczącej. No, się nie dziwię. Wyobraźcie sobie, oczywiście, ten poseł jest oburzony i postanowił ścigać. O. Już do policji tam doniósł, żeby ścigać tego wandala, który mu to zrobił. Nie wiem oczywiście, kto to zrobił. Nie pochwalam malowania tam drzwi prywatnych różnych przedsiębiorstw, ale pokazuje, że to zaufanie, które miało Prawo i Sprawiedliwość i osobiście Jarosław Kaczyński, zostało roztrwonione. Zostało całkowicie, to już tylko tacy, wiecie, ludzie, którzy już nie potrafią wysnuwać wniosków z rzeczywistości, to jeszcze tam Jarek będą szli wiernie, czy PiS i tak dalej, nie? Także po prostu PiS dokonał kolejnej zdrady narodowej. Jakieś taka analogia, to mi się z 2003 rokiem kojarzy, kiedy walczyliśmy o to, żeby Polska nie wchodziła do brukselskiej, niemieckiej Unii, na haniebnych też zresztą warunkach, takich upokarzających, 1/4... Które współnegocjował Mateusz Morawiecki. Polak został tam potraktowany jako 1/4 Niemca, rozumiecie? Wartość Polaka dzisiejszego, ja już nie mówię o powstańcach, którzy i wszystkich ofiarach II wojny światowej, którzy są niczym dla Rzeszy dzisiejszej, to oficjalnie Polacy się zgodzili, że wartość Polaka to jest 1/4 wartości Niemca. Mówię o dopłatach dla polskich rolników. To oczywiście ta menda, to przecież to mówimy, że to największy szkodnik polskiej gospodarki Morawiecki, to dla nas nic nowego, że on to negocjował, ale wtedy przecież oczy wszystkich były skierowane na Jarosława Kaczyńskiego i Prawo i Sprawiedliwość. To była: Jarosławie, nie zgódź się na tę hańbę! I co się wtedy stało? Początkowo było, że nie, że haniebne warunki, parę dni, nie pamiętam, może tygodni było takiej zwłoki, a potem przychodzi informacja, nóż plecy. Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość godzą się na haniebne warunki, że Polak to jest 1/4 wartości Niemca! I dzisiaj zrobiliście to samo. Wracając do Donalda Trumpa, ciekawe, czy jak się będzie musiał spotkać jako premier Mateusz Morawiecki z Donaldem Trumpem, czy nazwie go dżumą, czy cholerą? To też pytanie. Dla mnie człowiek, otwarte. Który... Kopa w dupę dostał. Dla mnie człowiek, który bierze udział w życiu politycznym, pełni funkcję i rozpuszcza mordę jak przekupka na targu, nie spełnia podstawowego waloru bycia politykiem. Nie wiadomo, kto wygra wybory, nie można pyskować, trzeba mieć relacje niezależnie od tego, kto wygra.
a już zwłaszcza potraktowanie w ten sposób konserwatywnego kandydata, to to dokładnie tak jak Ziemkiewicz śmiał się ze mnie jako człowieka, który wierzy w jakiegoś tam żydowskiego Boga i jeszcze mu niektórzy łódkę zbudowali, jebnięci Amerykanie. To to jest poziom dokładnie moralny, intelektualny tych ludzi. Janecki to powtórzył na Twitterze parę dni temu. Wyśmiewanie się z Biblii i ze stworzenia. No to gratuluję. I ze Stanów Zjednoczonych, proszę państwa, najpotężniejszego kraju świata. Proszę państwa, tak czy inaczej, mieliśmy do czynienia z rzeczą całkowicie niekonstytucyjną, czyli ingerencją przedstawiciela korporacji międzynarodowej wewnętrzne sprawy Polski w momencie dokonywania śmiałych reform ustrojowych. W wyniku tego te śmiałe reformy ustrojowe przestały być śmiałymi reformami ustrojowymi, a doprowadzi jeszcze to do personalnych zmian w rządzie, powodujących to, że Prawo i Sprawiedliwość będzie ponosić odpowiedzialność przed wyborcami, zwłaszcza swoimi, za kolejne zaniechania. Bo opodatkowania instytucji finansowych nie ma, opodatkowania hipermarketów zagranicznych nie ma, czyli to, co najbardziej interesowało później, sprawy frankowiczów. Pan Duda osobiście się deklarował. Olał ludzi i teraz Prawo i Sprawiedliwość będzie rozliczane za rzeczy, których nie pozwolono mu robić. I to w wyniku spisku przedstawiciela korporacji międzynarodowej z panem Dudą, którego zaplecze kadrowe organizuje pan Soloch i uważam, że on jest rzeczywistym gospodarzem Pałacu Prezydenckiego. O, może jeszcze takim bardziej... My gospodarzem, stróżem, no, takim, ta, co ma... przynieśmy na ta... Ale w USA jest prawdziwym... Najswobodniej się porusza i decyduje, kto gdzie ma usiąść. Mówiąc tak najprawdziwiej, to Kreml jest prawdziwym gospodarzem Pałacu Prezydenckiego. Na pewno Prawo i Sprawiedliwość i wyborcy Prawa i Sprawiedliwości są w dużym takim, powiedzmy sobie, przeżywają duży niesmak. Bo ten sukces to jest dokładnie tak jak wkroczenie wojsk polskich do Czechosłowacji w 1968 roku. Chwały orężowi polskiemu to nie przyniosło, chociaż nikt nie zginął. Do Bebeny jeszcze wrócimy. A ja was zachęcam do wzięcia udziału w sądzie na stronie Super Ekspresu pod artykułem Czy Macierewicz zostanie w rządzie. A już, pewnie. Dokładnie, sonda odpowiada na pytanie, czy Antoni Macierewicz powinien pozostać w rządzie. Póki co jest 13% na tak. Do dzieła. Link znajdziecie w tym momencie na czacie, a także w opisie programu. Ważniejsze jest, co jest w tym artykule. W tym artykule jest pokazany plan ogłupienia Polaków. Plan jest dość prosty. Teraz rząd pozostanie w niezmienionym składzie. To zapowiada na razie, oczywiście przecież i te zapowiedzi, bo to jest z mordy cholewę tam mieć, to żadna... Na razie. To jest żaden tam dla mnie, nic się nie zdziwię, jeśli tak się stanie, ale mówimy o tych doniesieniach, które dzisiaj chodzą na salonikach warszawskich, salonikach znaczy się. I tam Morawiecki zapowiada, że tych wszystkich ministrów przeniesie teraz dalej. I to jest po co? Po to, żeby przed świętami Polacy się specjalnie nie burzyli. Ale on sam w tym artykule już daje informację. A w styczniu rozpocznę pracę nad reorganizacją tego rządu. Czyli w styczniu pomyślę, jak wyrzucić Macierewicza. To jest informacja z Super Ekspresu, czytana właściwie. Dokładnie. Mówiliśmy o tym... Bo tu Marian bardzo ważną informację powiedział, czy obserwację raczej, że Polacy rządzani są emocjami. Tak samo próba oczernienia Mariana Kowalskiego za pomocą jakichś zdjęć, takich tam jakichś tytułów krzykliwych, niewiele mających i tak dalej, i tak dalej. Wspólnego z rzeczywistością. Polacy są zarządzani emocjami, dlatego specjaliści od PR-u, tacy jak na przykład taka gnida, nikt, jak on się nazywa? Pan Nikt? Jak on ma? Pan Tomasz Gryguś? O, właśnie ten, który teraz robi na... Ratuje Turcji, będziemy o nim mówić. Ratuje Polskę teraz w mediach tak zwanych ruskich, przepraszam, patriotycznych, tylko nie tego narodu, co trzeba. Oni są specami w zarządzaniu tymi emocjami i wiedzą, że na przykład no, zainteresowanie tematem tam takim ważnym, no to trwa powiedzmy 2-3 tygodnie, nie? Po 2-3 tygodniach wszyscy Polacy już będą i po świętach, i będzie nowy rok, i już będą myśleć o tych postanowieniach, ile schudnąć w najbliższym nowym roku, czy tam kiedy posprzątać w swoim pokoju. No różne takie będą mieli nowe tematy, co się będą przejmować jakimś rządem. Jest okej. A wtedy... Nic się nie zmieniło, A wtedy szkodnik Morawiecki.
weźmie się do prawdziwej roboty. I najpierw będzie kolejna kampania hejtu, tu już widzimy, jakie sondaże są, 13 do 80% czy tam więcej. Kolejna kampania hejtu przez wszystkie media, także prawicowe się przyłączą. I ksiądz Tadeusz Rydzyk, i Sakiewicz. Albo staną z bronią u nogi i będą udawać, że nic się nie dzieje. Albo wręcz dopuszczą, sami nie powiedzą złego słowa, ale dopuszczą jakichś tam synów, którzy tak samo jak u nich przecież Chiny stręczyli, to będą teraz opluwać Macierewicza i będzie niby, że obie strony dyskursu publicznego są zaproszone do mediów. I Polacy tak obrobieni już, kiedy się to będzie działo, czyli na początku przyszłego roku, już nie staną masowo. Będą jakieś drobne protesty, ale to się wypuści obywateli Rzeczpospolitej albo coś takiego. Zresztą zima nie sprzyja spacerowaniu po ulicach. I za 2-3 miesiące, zresztą to samo pisze Aleksander Ścios na swoim blogu, za 2-3 miesiące nie będzie Antoniego Macierewicza w rządzie. Tutaj nie chodzi o personalia, bo ile Antoni Macierewicz jest osobą, która ma za sobą dobry życiorys, którego nikt nie zakwestionuje, nie bał się podejmować śmiałych zadań, ale co to oznacza dla Polski? Bo powiedzmy, ja przypuszczam, że sam Antoni Macierewicz swoją karierę polityczną by, powiedzmy, machnął w kąt dla dobra Polski. Tylko to nie o to chodzi. Chodzi o to, czy Polska będzie teraz w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi przeciwko Rosji, Niemcom i Chinom, czy wręcz przeciwnie. Mhm. Czy będziemy miejscem, gdzie Niemcy będą chwalić premiera, bo zna niemiecki, tak. Rosjanie nie będą na razie nic złego gadać, a Chińczycy nas będą dalej zawalać swoją masą towarową, a pan Morawiecki będzie twierdził, że to ku powstaniu polskiej klasy średniej. No to ja gratuluję kretynom, którzy wierzą w taką narrację. Rosyjskie media już chwalą. Właśnie chciałam to powiedzieć. Mateusza, jest gorzej. Jest gorzej niż myślisz. Morawieckiego. Rosyjskie media. Rozczarowana Zachodem Polska. Szansą dla Rosji. Procesy zachodzące w Polsce, jak i w innych krajach wschodnioeuropejskich dają nadzieję na poprawę stosunków tych krajów z Rosją na tle ich rozczarowania drogą czysto zachodnią. Ocenia portal Gazeta.ru, czyli rosyjska gazeta, wymieniając w tym kontekście zmiany w polskim rządzie, czytamy na interia.pl, można mieć nadzieję, że Rosja wykorzysta to w celu uregulowania stosunków z Warszawą, ocenia Siergiej Oznobiszczew z Instytutu Ocen Strategicznych. Myślę, że tu ocena Rosjan jest tym razem prawdziwa. Rzeczywiście ta decyzja, dlatego tak bardzośmy walczyli, żeby do niej nie doszło, dlatego właśnie nazywamy to, co zrobił Jarosław Kaczyński i reszta, i to, co zrobili biskupi, zdradą narodową, aktem zdrady narodowej. Bo tutaj to, co zrobił rząd PiSu wraz z Antonim Macierewiczem, to było przekreślenie Jałty, czyli wyjście spod buta niemiecko-rosyjskiego dzisiaj, bo ten sojusz dzisiaj tak wygląda, i droga do wolnej Polski wraz z narodami tutaj Międzymorza w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. To był całkowicie nowy kierunek, nowy rozdział w historii Polski, co rozpoczął minister Macierewicz. I teraz Rosja bardzo jasno diagnozuje zmianę. Tu nie chodzi o gospodarkę, tu nie chodzi o żadne tam jakieś sprawy wewnętrzne i tak dalej. Polska ma wrócić pod but rosyjski. Odnawianie więzi. Ewentualnie Niemcy w tym pomogą. Mhm. Czyli Europa, bo Europa, czytaj, Niemcy. Euroazja. Czyli Euroazja. Już o tym czyli mówił minister spraw zagranicznych. Decyzja Jarosława Kaczyńskiego, która odsunęła Beatę Szydła de facto ministra Macierewicza, jest aktem zdrady narodowej. To przyznają nawet Rosjanie. Oczywiście oni się z tej zdrady cieszą, to im się nie dziwimy. Tak, i ten politolog rosyjski prognozuje pewien odwrót od dotychczasowej drogi w wykonaniu Polski i odnawianie więzi z Rosją. Również komunistyczne chińskie media są zadowolone ze zmiany na fotelu premiera w Polsce. Niestety Telewizja Polska również wychwala Mateusza Morawieckiego, a nie tylko ona, ponieważ Marek Belka, wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki, jest bardzo wysokiej klasy człowiekiem. Tak powiedział swego czasu Marek Belka. Nawet doktoratu nie umiał zrobić w Niemczech. Morawiecki. Nasi korespondenci, znaczy widzowie z Niemiec się wyśmiewają, że to jest w ogóle jakaś ciemięga intelektualna. Że on sobie w ogóle ani tam nie radzi z językami dobrze, ani nie umiał obronić doktoratu, chociaż miał tam wszystkie stypendia i tak dalej. Także mówienie, że to jest jakiś fachowiec,
to jest chyba fachowiec od brania kasy. No ale takich fachowców to wszędzie znajdziesz. Jaka jest różnica pomiędzy panem Ryszardem Petru a Mateuszem Morawieckim? No, że ma legendę tylko. No, wiemy, kim był ojciec Mateusza Morawieckiego. No. Reszta to są już drobne... To są niuanse. To są niuanse, właśnie. I człowiek czyli mamy Petru na stanowisku premiera, można by tak w pewnym uproszczeniu powiedzieć. Człowiek Tuska, Jan Krzysztof Bielecki, w tego radzie był też Mateusz Morawiecki, mówi, desygnowanie na premiera Mateusza Morawieckiego to umocnienie kursu reform gospodarczych i proeuropejskiej polityki. No preeuropejskiej, tak, to zgadza się, tak, tylko myśmy liczyli na politykę polską, a nie europejską. No właśnie, tacy ludzie, Marek Belka, Jan Krzysztof Bielecki, Donald Tusk, do nich też się dołączył Andruszkiewicz, ale o tym nie będziemy mówić, wychwalają premiera, czy desygnowanego na premiera Mateusza Morawieckiego, a jego ojciec Kornel Morawiecki, już wiemy, jakie ma poglądy na temat Rosji, że nam nie zagraża. Najwyżej przecież co, nas znieboli powtórnie? Nie, no gdzie? Przecież to niemożliwe. Można przywyknąć. To niemożliwe. Albo się przywyknie. Rodzina Morawieckich nie ucierpiała absolutnie w wyniku tej okupacji. Na pytanie... Wyszła z tej okupacji z worem złota i to dużym. 33 miliony. Złotych na pytanie... Tyle dostał młody, ile dostał stary, tego nie wiemy. To Paweł Zyzak troszeczkę powiedział prawdy, że to właśnie stary Morawiecki był kasjerem na Polskę tych jakich tam jakichś banksterów z Nowego Jorku, tylko mi się mylą ci banksterzy, czy to Rothschildowie, czy Rockefeller. To już tam doczytajcie u Zyzaka. Tak czy dla mnie to jest wszystko jedno. Inicjatorem całej tej sytuacji jest arcybiskup Gondecki i to nie jest wymysł Mariana Kowalskiego, tylko dzisiaj dostali państwo dowody. Jeżeli ktoś to kwestionuje, znaczy, że jest idiotą albo agentem. Taką też notkę sporządzimy. Ja jeszcze przypomnę, jak Kornel Morawiecki odpowiedział na to, jak ocenia to, że jego syn był doradcą Tuska. Jestem dumny, że mój syn doradzał Tuskowi. Był dobrym doradcą Tuska. Amen, panie Kornelu. Czekamy na kolejne taśmy sowy. Flaszka rosyjskiej wódki się panu należy. Nie, no to jest bardzo smutna i tragiczna chwila dla Polski, bo zostały rozbudzone nasze nadzieje. Myśmy je troszeczkę studzili, mówiąc, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią systemową, czyli ona nas nie wyprowadzi z systemu, a system to jest właśnie komunistyczna dominacja nad Polską. Mówiliśmy tylko, że ma szansę, po pierwsze, złagodzić ten upadek, spowolnić ten upadek Polski. To się stało, to rzeczywiście. Partia Ruch 11 listopada nawet mogła powstać, telewizja Idź Pod Prąd. To, że teraz nas słuchacie, to jest mniej więcej jakiś owoc tej takiej krótkiej odwilży. Zapowiadałem zresztą, że to będzie półtora roku, może trochę więcej, ale niedużo. I zobaczcie, jak dość łatwo w Polsce jest przewidywać przyszłość. I oto wylądowaliśmy znowu w tym samym układzie, że Polska jest rozdrapywana, czyli widzimy to tylko teraz lepiej, rozdrapywana z jednej strony przez WSI, a z drugiej strony przez mafię watykańsko-banksterską. Bo przecież to, że bank watykański jest w rękach finansjery światowej, no to chyba dla obserwatorów życia politycznego też nie jest zbyt wielką tajemnicą. Obawiam się, i o tym mówię bardzo często, że te środowiska banksterów nowojorskich, czy tam jakich bruklińskich, czy jakich tam zwał, którzy sponsorują zachodnie lewactwo, bo to jest bardzo ważne. To nie są patriotyczni Żydzi, to są sponsorzy zachodniego lewactwa, także antysyjonistycznego często, antyizraelskiego, tak jak Soros i inni, że ci ludzie, wraz oczywiście papież jest ich taką dziwką do wykonywania zadań, dlatego Biblia nazywa papieża wielką prostytutką. Może nie tego, ale widać, że ten już jest prostytutką, może jeszcze nie wielką. Zobaczymy, czy zasłuży na mianę wielkiej prostytutki, czy będzie tylko zwykłą prostytutką, bo to tylko takie niuanse są w tej chwili, jeśli chodzi o Watykan, który wręcz za pieniądze tych Soroszów pisze encykliki, czyli ogłasza prawdy wiary, w które mają katolicy wierzyć, ogłasza za pieniądze Sorosza. No to są fakty, o których nie my mówimy, tylko my. Nawet głównego nurtu, że teraz właśnie Polak ma na sobie takie dwie poczwary, jak gdyby, które, takie dwie pijawki.
Z jednej strony to jest właśnie moskiewski komunizm, a z drugiej strony to jest Kościół rzymskokatolicki połączony z banksterami. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to jeszcze trudniejsze warunki do życia w Polsce. Oznacza to, że już część Polaków się pakuje, że będzie szukała wolnego świata poza Polską dla swoich rodzin, dla swojego życia. A tam ci, którzy są za granicą, nie wrócą. To jest to, co się dokonało właśnie parę dni temu w ten wieczór, kiedy rano była wychwalana, obroniliśmy rząd, a przed atakiem z zewnątrz, a wieczoremśmy, mówię o PiSie, sami go obalili. Któż by chciał mieć na plecach 24 godziny na dobę SS, czyli Służbę Skarbową, pomysły Mateusza Morawieckiego? Ja ostrzegałem, czym to się skończy dla polskich przedsiębiorców. On oczywiście u księdza Tadeusza Rydzyka opowiadał, że przedsiębiorcy to są jego oczkiem w głowie. Polscy mali przedsiębiorcy, drobni przedsiębiorcy, to są oczkiem w głowie Morawieckiego. Ja tylko ostrzegam Polaków, co będzie. Ja o zielonym świetle dla przedsiębiorczości słyszę przez ponad połowę mojego życia. Wiem. Efekt jest taki, że wszyscy, którzy prowadzili firmy ze czasów mojego ojca i moich, już dawno są poza zawodem i poza krajem, a ci, co jeszcze prowadzą, to tak naprawdę woleliby robić cokolwiek, najchętniej zostać posłami albo lekarzami, orzecznikami w ZUS-ie. A francuskie i niemieckie hipermarkety mają się świetnie w Polsce, czego nie można powiedzieć o polskich przedsiębiorcach, sklepikarzach. A w tych samych firmach, po jednej stronie Odry, człowiek ma wartość 100%, a po drugiej stronie Odry człowiek ma wartość 25%. Mówię o poborach w tych samych firmach w Lidlu, po polskiej stronie granicy i po zachodniej. Czy coś się zmieniło od 2003 roku, kiedy tak oszacował wartość Polaka prezes Jarosław Kaczyński? Do tych entuzjastów Morawieckiego, jutro expose Mateusza. Morawiecki tak samo szacuje waszą wartość. Mateusza Morawieckiego i głosowanie nad wotum zaufania dla nowego rządu, a my z drugiej strony kontynuujemy akcję Murem za Macierewiczem. Poproszę o pokazanie zdjęcia dnia. Klub Idź Pod Prąd Gliwice z ministrem Antonim Macierewiczem oraz uczestnikami nadzwyczajnego zjazdu klubów Gazety Polskiej właśnie z banerem Idź Pod Prąd, Murem za Macierewiczem. Pozdrawiamy szefa klubu lubelskiego, pana Tomka Zontaga, że też stanął Murem za Macierewiczem. Bardzo nas to cieszy. Tak, rzeczywiście klubowicze... Tam gdzieś w dalekim rzędzie, ale da się twarz Tomka znaleźć. No i nasz kolega z pierwszym rzędzie. A nie no. Klub Idź Pod Prąd jest w pierwszym rzędzie. W lewej i w prawej widzimy naszych dzielnych klubowiczów Idź Pod Prąd Gliwice razem z ministrem Macierewiczem. To rzeczywiście był nadzwyczajny zjazd klubów Gazety Polskiej. Na tym zjeździe jako strzelcy i jako klubowicze Idź Pod Prąd też wystąpili, rozmawiali z ministrem Antonim Macierewiczem na forum. Jest to dostępne między innymi na blogu Andrzeja Tulczyna trybun.org.pl i tam było pytanie o dostęp do broni, między innymi o strzelnicę w każdym powiecie. Tak, można to usłyszeć. Tam na relacji, u Andrzeja Turczyna jest relacja wideo z tego, kiedy nasz klubowicz zadaje pytanie i pokazuje tożsamość, czy źródło tej akcji, to akurat Eunika była pomysłodawcą tej akcji Murem za Macierewiczem, tam jest, że nasza redakcja, jest to prawda, ale precyzuje, tak, że wszyscy ci ludzie wiedzieli, tak samo i minister Macierewicz wie, skąd ta akcja się zaczęła, jest za nią wdzięczny. Ja teraz mam nadzieję, że ci ludzie, którzy tu stoją, za 2-3 miesiące nie posłuchają Gazety Polskiej i Tomka Sakiewicza, który będzie ich uspokajał, że nic się nie stało, kiedy minister Macierewicz będzie odwoływany. No jakoś nie ma tutaj Tomasza Sakiewicza, chyba że nie widzę go za Murem za Macierewiczem. No ale słuchajcie, no taki baner, takie zdjęcie może pokrzyżować szyki niektórym. Niektórzy zobaczyli, że tutaj wielka siła, ruch 11 listopada, czyli nowa partia ze środowiska Idź Pod Prąd i Idź Pod Prąd stoi Murem za Macierewiczem. Minister to widzi. Czy tutaj, jeżeli on zostanie, można powiedzieć, zapomniany przez kluby Gazety Polskiej, czy przez Prawo i Sprawiedliwość, wy wyciągniecie do niego rękę? Ja tu bym troszkę sprostował. Myślę, że te kluby Gazety Polskiej to jest naprawdę
zbiór ludzi bardzo poświęconych sprawom ojczyzny. Nie zawsze ze względu na tych swoich przywódców, mówię o Tadeuszu, Tomku Sakiewiczu i innych, którzy nie zawsze prawdę mówią temu elektoratowi, czy tym takim mrówkom, które robią tą ogromną robotę dla Prawa i Sprawiedliwości, bo kogo ma w terenie Prawo i Sprawiedliwość? Tych gudłajów, takich z posłów Prawa i Sprawiedliwości, zaraz pokażemy, co jedna benda zrobiła w odpowiedzi na list swojego wyborcy. Przecież te gudłaje, to są tacy zaprzańcy, że to ja naprawdę nie mam słów, jak to opisać ich. Oni są wręcz sabotażystami działalności patriotycznej tutaj. Widziałem taki gudłaj, se zrobił przy naszym rondzie taki billboard, zawsze dla Lubelszczyzny, ten Pruszkowski, wiesz, z PiSu, który zawsze robił wszystko, co chciała Platforma i tak dalej, i w 2003 roku witał Unię i tak dalej, i taki zrobił se zawsze dla Lubelszczyzny, i za jego głową jest oczywiście półka z książkami, wiesz, ale jest naklejona, to widać tak ordynarnie, naklejona, zrobię wam zdjęcie jutro, to pokażę, naklejona jest tak ordynarnie w jakimś Photoshopie, takie zdjęcie Lecha Kaczyńskiego, jak on tak wiernie zaczytuje się w Mądrościach. No, na Miesięcznicy Smoleńskiej... Ani razu ta menda nie była! Tak. Ani razu! A teraz się tak lansuje. Tak. Także jest. To jest najgorszy złóg Prawa i Sprawiedliwości. To są jego posłowie i działacze. A ci ludzie na tym zdjęciu, to jest skarb Prawa i Sprawiedliwości. Dokładnie. Mam nadzieję, że nie dacie się ogłupić. No to przeczytamy list naszego klubowicza do jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości, Leszka Dobrzyńskiego. Szanowny panie pośle, oświadczam, iż jeśli pan w jakikolwiek sposób poprze kandydaturę pana Mateusza Morawieckiego na szefa rządu, to nigdy więcej w żadnych wyborach na pana nie zagłosuję. Proszę o powstrzymanie dymisji premier Beaty Szydło. Uważam, że cała ta sytuacja z rezygnacją premier Szydło z funkcji premiera ma na celu odwołanie pana ministra Antoniego Macierewicza z funkcji szefa MON poprzez niezatwierdzenie później przez prezydenta Dudę przy tworzeniu nowego rządu. Nie ma na to mojej zgody. Murem za Macierewiczem. Precz z Morawieckim. Ręce precz od Macierewicza. Idź pod prąd TV. Z wyrazami szacunku. I czyli tutaj... to jest list naszego Dokładnie. Widza do swojego posła. Czyli z wyborcy do swojego posła. To jest odpowiedź. Leszek Dobrzyński. Panie, idź pan się prześpi, potem spacer po lesie, to będzie pożyteczniejsze niż wypisywanie głupot w necie. Pozdrawiam, Leszek. No, wszystko w temacie. Pocałujcie mi się w dupę, do wyborów 2 lata. Gdzie mają was posłowie PiS, drodzy patrioci? Już wiecie. Poseł Dobrzyński bardzo jasno to wyłożył. Dziękujemy temu posłowi za szczerość. Temu panu już dziękujemy. Leszek Dobrzyński. Nie głosujemy na tego pana. Jeżeli ktoś będzie miał taką możliwość, to odradzamy. I dziękujemy za ten list. Również wprost ta prawicowa gazeta tak popiera Morawieckiego. Dzisiaj okładka. Wszyscy go lansują. A my przechodzimy do tematu SKW i generała Jarosława Kraszewskiego. Obawialiśmy się, czy Antoni Macierewicz pójdzie za ciosem i będzie kontynuować ofensywę. Idzie za ciosem, nie obawia się tych ludzi. No najwyżej go wyrzucą, no i co tu ryzykować? No. SKW cofnęła generałowi Jarosławowi Kraszewskiemu, współpracownikowi prezydenta Andrzeja Dudy w BBN, dostęp do certyfikatów bezpieczeństwa. Przypominamy, Kraszewski to ten, na podstawie którego opinii prezydent Duda wysyłał do ministra Macierewicza listy krytykujące obronę terytorialną. To raz. I to także ten, który delegował pułkownika Czesława Jóźwika, byłego oficera komunistycznego kontrwywiadu wojskowego WSW, do prac nad strategicznym przeglądem obronnym już w wolnej Polsce. I Jóźwik został zwolniony z BBN-u, a Kraszewski nadal siedzi w BBN-ie. Przypomnijmy, informację podała Gazeta Polska. Wasz komentarz. Jest jeszcze gorszy scenariusz i jego należy, Polacy powinni się realnie obawiać. Powiedziałeś, że najwyżej go zwolnią. Pomyślałem, że ci zbrodniarze mogą spróbować zrobić jeszcze inny wariant, mianowicie seryjny samobójca.
Przypominam, że były jakieś już wypadki, jeśli chodzi o konwój ministra Macierewicza. Przypominam, że toczyło się postępowanie. Nie wiem, jaki jest jego wynik, bo media raz podały taką informację, a potem cichutko tylko my mówimy o tym, że w ogóle taka sprawa się pojawiła, a nie ma dalszych informacji, że było śledztwo prowadzone, o ile dobrze pamiętam, przez prokuraturę w Białymstoku w sprawie organizowania zamachu na życie Antoniego Macierewicza. Obawiam się, że rzeczywiście przy takim ogromnym poparciu społecznym wariant z odwołaniem ministra Macierewicza, pomimo tej obróbki medialnej, jaką zrobią, uspokajaniu nastrojów i tak dalej, dalej jest ryzykowny, ale wariant użycia seryjnego samobójcy, o którym mówiłem, zdaje się, w piątek, przed tym popiątkiem, że my się nie wybieramy, tu nie mamy żadnych problemów, depresji, ani tam o samobójstwach nie myślimy, zapewniamy o tym, ciężko pracujemy, jesteśmy trochę zmęczeni, ale nic poza tym. Ale pomyślałem sobie teraz, jak tak powiedziałeś, że najwyżej go zwolnią, że rzeczywiście minister Macierewicz powinien bardzo zadbać i też ci patrioci, którzy są wokół ministra Macierewicza blisko, powinni zadbać, szczególnie w czasie świąt, bo to jest taki okres, gdzie wszystkie te szpitale, te wszystkie komisje badania, to wszystko nie pracuje, także szczególnie ten okres powinien być no, okresem wzmożonej czujności wszystkich służb i osób, które troszczą się o życie ministra Macierewicza. Zanim przejdziemy do następnego tematu, związanego już z sytuacją międzynarodową, prosiłabym teraz reżyserkę, żeby wyemitowała krótki wycinek z nauczania pastora Pawła Chojeckiego. Ty mówisz wtedy o tym, że jeśli Jarosław Kaczyński nie zrobi pewnego kroku, to wtedy jego rząd, czy on upadnie. Zginie, tak. To się dzieje na naszych oczach. Myślę, że za chwilę będziemy mogli ten wycinek wam przedstawić. A jeszcze takie sprostowanie. Autorem interpelacji z pytaniami o współpracę SKW z FSB był poseł Ryszard Opara. Opara, przepraszam. Dokładnie. Bardzo tak... Coś podejrzewałem, że moja pamięć, ale dzisiaj poniedziałek, potwierdziliśmy. Także po ciężkiej niedzieli, Opara, tak. Pracowitej niedzieli dla pastora Pawła Jeszcze raz Chojeckiego. Przypominamy, to poseł Opara, wtedy poprawiamy się, poseł Dokładnie. Opara zrobił tę bardzo ważną dla Polski rzecz. Przypominamy, że to nie była taka błaha sprawa. Wtedy właśnie grasował na potęgę seryjny samobójca, a poseł Opara uderzył w sam rdzeń, w sam kręgosłup, można powiedzieć, inwigilacji rosyjskiej na Polskę. Czy możemy już wyemitować wycinek? Jeżeli tak, to zapraszamy. To jest ogromne środowisko. Idź pod prąd. I Marian Kowalski wysyła ofertę. Jasną do Jarosława Kaczyńskiego. Albo rozszerzysz bazę o tych właśnie ludzi. Nie chodzi, że oni ci dadzą 20% w słupkach. Oni przeniosą bitwę na pole duchowe, a sam powiedziałeś, że to tam rozgrywa się ta bitwa. Weźmiesz dupę biskupa, którego diabła ci pokona? Przecież on służy diabłu. Już przegrałeś. Oprzesz się na katolickich biskupach, już przegrałeś. Nawet jak zaczniesz walkę, już jesteś skazany na klęskę, jak wszystkie powstania. Jak Polska, kiedy przeszła do obozu kontrreformacji. Wszystkośmy przegrali, roztrwoniliśmy wszystko, co mogliśmy. I dzisiaj się stanie dokładnie tak samo. Bo tak nas uczy historia, ale przede wszystkim tak mówi Słowo Boże. Bo Bóg śmieje się ze spisków narodów, ale On patrzy na każdy naród. I mówi do elity, bądźcie rozsądni, nie walczcie ze mną, stańcie po stronie prawdziwego Boga i Jego pomazańca, Jezusa Chrystusa. Jeśli Jarosław Kaczyński otworzy się na to środowisko, przeniesie bitwę na poziom duchowy i wygra, masz w ręku śmierć albo życie. Do zobaczenia. Dziękujemy serdecznie. To już było jakiś czas temu,
No, to było takie twoje proroctwo. Jakbyś teraz... No tak w cudzysłowie. Jakbyś teraz skomentował te działania Kaczyńskiego, jednak wybrał tę pigułkę nie z życiem. Oparcie Polski na fundamencie Kościoła rzymskokatolickiego to była zawsze śmierć dla Polski. To trzeba jasno powiedzieć, że choć Polska była katolicka, ale to był po pierwsze inny kościół katolicki, te 1000 lat temu, czy 800 lat temu, czy jeszcze 600 lat temu, to jednak polscy władcy zawsze wiedzieli, że mają pierwsze zobowiązania wobec swojej ojczyzny, a nie wobec Rzymu. Konflikty z biskupami były od początku. Jeden król nawet biskupa ukatrupił za zdradę, no i później został wygnany. Także widać, że polscy władcy zawsze się orientowali na interes swojego królestwa, a nie na interes Rzymu czy biskupów rzymskokatolickich. I to samo Jagiełło zrobił, kiedy papież kazał mu ruszyć na Czechy z wyprawą niszczącą husytów, no to Jagiełło wręcz nawet przyjaźnie odnosił się do husytów, wręcz ich wynajmował do wypraw na krzyżaków i tak dalej. Także przez całą naszą historię, owszem, Polska była katolicka, jeśli chodzi o pewien rytuał, ale nigdy nie słuchała Watykanu. Aż do Zygmunta III Wazy i zajęcia Moskwy. Wtedy posłuchała Watykanu. I polski dowódca już ugadał się z pokonanymi bojarami, że przyjmują Wazę za, znaczy młodego, za króla Polski. Ale gwarantują im, tak jak w Rzeczpospolitej, swobodę religii. Przecież to była marka Rzeczpospolitej. Swoboda religii. A co zrobili jezuici i ich wysłannik, król Zygmunt III Wadza, powiedział, nie, macie przejść na katolicyzm. Tak zrobił i skończyła się Polska. W tym momencie skończyła się Polska i do dzisiaj ledwo dycha, można tak powiedzieć, z krótką przerwą na Piłsudskiego. Także tu nic nowego w tej sprawie. Ponad 3000 widzów na żywo. Dziękujemy. Jedziemy na 4000, drodzy państwo. Widzę, że masz sportową duszę. Dokładnie tak, zresztą jak wy. To może skończmy tym pytaniem, którym zaczęliśmy. Czy biskupi zdradzili Szydło i Kaczyńskiego, panie Marianie? No, przede wszystkim zdradzili polski interes narodowy. Nie możemy być narodem suwerennym, demokratycznym, republikańskim, upominać się o swoje prawa, być szanowanym przez władzę, także najniższego szczebla, jeżeli my dokładnie nie mamy zielonego pojęcia, gdzie jest nasza stolica. Decyzje o naszym losie nie są podejmowane w polskim parlamencie w Warszawie, tylko jakieś kreatury o niewiadomej orientacji seksualnej knują z panem prezydentem po nocy i decydują o waszym losie. Ja się z tym nie zgadzam, ponieważ jestem polskim patriotą, polskim narodowcem i uważam, że polski interes narodowy jest najważniejszy, a jak ktoś chce być ministrantem, to niech będzie ministrantem. Daj mu Boże, żeby stał organistą. A niech się nie wpierdala do polityki. O. Wycinek. Słuchajcie, tutaj postawimy kropkę. Więcej waszych myśli, waszych pytań będziecie mogli zadać o 18:15 w Kowalskich Ojeckiej odpowiadają. Ja też mam już część z nich. Myślę, że będzie to bardzo ciekawy program. A my przechodzimy do spraw międzynarodowych. Przypominam, IPPTV, ten hashtag na Facebooku i na Twitterze obowiązuje. Wasze komentarze, pytania pojawiają się na naszym ekranie. Jan Parys, szef gabinetu MSZ, stwierdził w klubie Ruina, czy że to utrudnia nasze relacje z Moskwą i mimo tego, że ze strony Ukrainy nie było wzajemności w żadnej ważnej dla nas sprawie. Ten brak symetrii jest dalej nie do utrzymania.
Co wy na to, na takie diktum Jana Parysa? Przypomnę, że Jan Parys był szefem partii, do której pierwszej należałem, ruchu III Rzeczypospolitej. Pierwszej wyartykułował jako minister rządu Jana Olszewskiego minister obrony narodowej. Zawsze tych ministrów obrony narodowej się w Polsce prześladuje. Rzucił hasło wejścia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego i ja się wówczas zdecydowałem na działalność publiczną, a przypomnę, że wówczas jeszcze w Polsce stacjonowały wojska rosyjskie. No, jeszcze by tego brakowało, żeby los Polski był w rękach Ukrainy. No, to prosiłbym, żeby całą tą wypowiedź wysłuchać i odpowiednio interpretować, bo zrównanie czegoś takiego, czy Ukraina, w zasadzie od tego, jakie będą losy Ukrainy, to bezpośrednio się przekłada, bezpośrednio na to, czy Polska będzie, no to by było bardzo źle. Ja uważam, że powinno być odwrotnie. To Polska powinna być ewentualnie rzeczywistym, a nie takim pisanym na wodzie i ryzykującym swoje istnienie. Punktem odniesienia dla polityków ukraińskich. To w Warszawie powinni się martwić, co się powie w Warszawie i reagować na to żywo. I oczywiście się zgadzam z tym, że ta polityka nie jest równoprawna, bo Ukraina, elity ukraińskie lekce sobie ważą to, co Polacy oczekują w kwestiach zwłaszcza historycznych, ale nie tylko, w bieżącej polityki, bo to oni tutaj zachowują się tak, jakby to los Polski zależał od nich. Nie. Także ja powiem szczerze, po wysłuchaniu całej odpowiedzi, no, ja nie widzę tutaj żadnego powodu, żeby gniewać się na ministra Macierewicza, znaczy, nie, przepraszam, ministra Parysa. No, tyle mogę powiedzieć, tak to zrozumiałem. No ja niestety zrozumiałem to troszkę głębiej. Myślę, że minister Macierewicz, no minister Parys, Parys widzisz to samo. Minister Parys odwołuje się do tej starej koncepcji narodowej demokracji, endecji, która też no, w wojnie z bolszewikami, a dokładnie w pokoju ryskim dała o sobie znać, że Polska nie może powstać jako po zaborach w tych granicach przedrozbiorowych, bo to by spowodowało to, tak mówiła endecja, tak w skrócie jakimś, tamtejsza, z tamtych czasów, że wtedy Polacy etniczni będą w mniejszości w stosunku do wszystkich innych połączonych jak gdyby narodów Rzeczpospolitej i endecja dążyła do zmniejszenia terenu państwa polskiego tak, żeby żywioł Polski, definiowano go z katolicyzmem wtedy na sztywno, żeby on stanowił przynajmniej minimalną większość. Myślę, że to oczywiście stało w sprzeczności z koncepcją Polski Jagiellońskiej, z koncepcją także przez środowisko Piłsudskiego wyznawaną, że Polska może stanąć na nogach dopiero kiedy będzie miała taką mniej więcej siłę, jak miała przed zaborami, czyli będzie wraz z tymi narodami, które tworzyły Rzeczpospolitą, że dopiero tak wielka Polska będzie mogła oprzeć się żywiołowi germańskiemu i żywiołowi rosyjskiemu, czy azjatyckiemu, mówiąc precyzyjniej, z drugiej strony. Ja oczywiście jestem za tą koncepcją jagiellońską i uważam, że rzeczywiście Polska, jeśli padnie Ukraina, to padnie w następnej kolejności. Przypominam, że bardzo podobną myśl głosił na tym wiecu w Gruzji prezydent Lech Kaczyński. On mówił, że jeśli padnie Gruzja, to później padnie, chyba powiedział, Ukraina i państwa nadbałtyckie. Państwa nadbałtyckie, a potem moja Polska, ojczyzna. Tak. Mniej więcej tak, tak cytuję. Ja tu zgadzam się absolutnie z Lechem Kaczyńskim. On był też wyznawcą właśnie tej wersji nie endeckiej, ale jagiellońskiej tej polityki. My dzisiaj dokładamy oczywiście do tego jeszcze inne państwa, które wtedy były pod
okupacją turecką, czyli Słowację, Czechy, Węgry, Rumunię, Bułgarię, całe Bałkany, które pozostały po rozpadzie Jugosławii, i czyli wzmacniamy jeszcze, dochodzimy do tych Jagiellonów, powiedzmy, wcześniejszych czy późniejszych, jak już dzieci Jagieły rozeszły się po dworach tu sąsiednich państw, to wtedy Jagiellonowie rzeczywiście rządzili praktycznie całym tym Międzymorzem od Adriatyku, Morza Czarnego do Bałtyku. Tak, taki czas w historii był i do tych największych sukcesów się odnosimy. Myślę, że ta wypowiedź Parysa ma ten element prawdy w, tak jak mówisz, w tym elemencie stosunków bieżących z Ukrainą, że tu jest absolutnie dysproporcja, tu źle są prowadzone te rozmowy, nie ma jakiejś takiej jasnej linii. Waszczykowski tak skacze, raz wszystko tam leży na ziemi, później będę walił po mordach, tam nie wjedzie tu żaden Ukrainiec banderowski. No jakieś to są takie neurotyczne, dziecięce zachowania, nie ma tutaj jakiejś męskiej, twardej polityki. Mówimy, od was chcemy tego, tego i tego. Na to się nie zgodzimy, koniec, kropka, ale oczywiście razem będziemy bić Moskala, nie? To mniej więcej tak powinna wyglądać ta polityka, ale w wersji tej geopolitycznej myślę, że to jest ogromny błąd. Bez Ukrainy, bez wolnej Ukrainy, bez wolnej Białorusi, ja jeszcze dodam, czyli to jest przecież, to jest księstwo litewskie. Kiedy dzisiaj mówimy Litwa, no to jest jakiś tam skrawek niewielki nad Bałtykiem, ale Litwa w tym jagiellońskim znaczeniu, no to była przecież właśnie ta część nadbałtycka, owszem, ale ona była stosunkowo bardzo mały teren. Później cała Białoruś, stąd do Mickiewicza się Białorusini odnoszą, no bo twierdzą, że on był Białorusinem i tak dalej. I oczywiście cała Ukraina. No i po Smoleńsk oczywiście. Oczywiście, tak. Także i Smoleńsk i tak dalej. To wszystko należało kiedyś do Litwy, kiedy mówimy o polityce jagiellońskiej, trzeba myśleć o tym obszarze geopolitycznym i tu widzę jakąś taką, myślę, endecką ślepotę u pana Parysa, że próbuje stawiać Polskę w kontrze do Ukrainy. I teraz tak. Bądźmy realistami. Ukrainy Rosja na pewno nie zlikwiduje. Ja jestem o tym przekonany. Przynajmniej za naszego życia. O. A przy współpracy nie używam słowa nigdy. Nie zlikwiduje. Państwowość ukraińska będzie zawsze. Kwestia, jakie cele geopolityczne będą sobie stawiały elity kijowskie. Bo może być Ukraina propolska, proniemiecka, prorosyjska albo cholera wie jaka. Tego nie wiemy. Brakuje mi elementu tego kształtowania takich elit ukraińskich, które będą z Polską wiązały swoją przyszłość, i ja to tak rozumiem. A nie odwrotnie. Nie Polska z Ukrainą. Żeby tego brakowało, żeby istnienie Polski zależało bezpośrednio od tego, kto tam w Kijowie, to się podoba w Kijowie. Nie. Powinno być odwrotnie. Tak nie można. I tutaj, jeśli chodzi o realis i praktykę. W roku 92 czy 3, czyli dawno temu, to nie kto inny, ale minister Parys, były minister Parys, zorganizował w Łańcucie spotkanie z politykami ukraińskimi, z nieżyjącym już szefem takiej partii patriotycznej, Czarnowiłem, zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. To dodam, ten ruch polityczny przestał funkcjonować wraz ze śmiercią swojego lidera. I to było pierwsze spotkanie polskiej prawicy z ukraińską organizacją już polityczną, działającą legalnie, pierwsze w historii Polski odrodzonej, tej po okrągłym stole, gdzie już jakaś była potrzeba, powiedzmy, kształtowania wzajemnych relacji. I to zrobił Jan Parys, i tutaj przedstawianie go jakoś tam zwolennika, nie wiem, Rosji czy czegoś, czy przedstawianie go w kontrze do Ukrainy jest, myślę, nie róbmy tego, bo trzeba znać ciągłość kariery politycznej tego człowieka i całość tej wypowiedzi. Ja powiem tak. Nie robi się nic, żeby to Kijów widział w Warszawie zbawienie i szansę. No ale stawianie tego właśnie w odwrotny sposób jest dla mnie bolesne, bo to oznacza, że Polska taka dzisiejsza, ta nawet z premierem Morawieckim i prezydentem Dudą, jest słabsza od Ukrainy dzisiejszej. To dla mnie jest najgorsze, co ja mógłbym usłyszeć.
I nie miejmy złudzeń. Ukraina nie zniknie faktycznie jako podmiot życia politycznego międzynarodowego. Tylko kwestia, kto tam będzie rządził i po co, to powinno być przedmiotem naszych zainteresowań. A jak rozumieć w tym kontekście uwięzienie Michaiła Saakaszwilego przez ukraińskie służby? A no właśnie, jak rozumieć? No, tu mówiliśmy, że praktycznie nie mamy informacji, kto stoi po czyjej stronie i jedyne, co mogę powtórzyć, mówiliśmy już wtedy, kiedy rozpoczęła się ta próba aresztowania, odbicia, ten nowy Majdan i te różne bardzo rzeczy, spektakularne wydarzenie, tak, widowiskowe, że cała ta szopka na pewno nie służy Ukrainie, tylko służy Moskwie. I podsycanie tego konfliktu, podsycanie, doprowadzenie do kolejnego Majdanu może tylko otworzyć rosyjskim czołgom wjazd do tego, żeby zająć kolejną część Ukrainy. Znaczy odciąć ją od Morza Czarnego, bo ja przypuszczam, to zupełnie Rosji wystarczy. Tak, Odessa połączyć z Donbasem. Do Mołdawii dojść, do tych republik takich niestabilnych. I już. Będziemy się przyglądać i panu ministrowi, a także... Ale minister Parys mówi też jasno, kto jest zwolennikiem takiego prorosyjskiego kursu w Polsce. I to mówi bez entuzjazmu o tych ugrupowaniach. Dokładnie. Całość można zobaczyć. Ja tylko jeszcze chciałem taką myśl powiedzieć, że polityka jest trochę bardziej skomplikowana niż takie powiedzenie, no kto jest za Rosją, a kto jest przeciw. Właśnie oglądałem taki krótki materiał filmowy, gdzie tam jeszcze z zaprzysiężenia, zdaje się, znaczy nie z zaprzysiężenia, tylko tuż po wyborach, jak przyszły prezydent Duda miał otrzymać tę nominację i tak dalej, oto tam pojawił się towarzysz Braun z małżonką, tam witany przez Polaków, i tuż przed wyjściem Dudy, on tak stanął tam w drzwiach ze swoją małżonką, tylko że tą chyba drugą, nie wiem, bo ja jak znałem Grzegorza Brauna, to widziałem go całkiem z inną kobietą i przedstawiał, że to jest jego, no, taka małżonka, tylko jeszcze nie mogą, bo tutaj sprawy majątkowe, a to jakaś inna kobieta, bo ja nie znam tych jego tam fanaberii. Grzegorz Braun wtedy powiedział, że tu już liczy na to, że teraz zostanie opublikowany aneks do raportu o WSI, czyli pokazał się jako ten, który jest przeciwko Moskwie. Nie? Bo przecież publikacja tego raportu, który obnaża dalszą część agentury rosyjskiej w Polsce, bo to o to chodzi, jak gdyby legitymizuje, podobnie jak film Towarzysz Generał, towarzysza Brauna jako takiego antyrosyjskiego, który chce przecież wyzwolić Polskę pod wpływów rosyjskich, komunistycznych i tak dalej. Wiemy, jaka jest jego cała działalność, jaką on antyamerykańską, a prorosyjską, czy prochińską, czy proturecką narrację w Polsce uprawia, ale ten taki spektakularny gest miał pokazać, jaki to on jest propolski, propatriotyczny, jaki to jest radykalny. W rzeczywistości zarówno teraz już wiemy, że oczywiście ten jest pod wpływem ruskiej narracji, mówimy o towarzyszu Braunie, a wiemy, że pod wpływem WSI jest też i Duda, stąd mogła sobie pozwolić rosyjska agentura w Polsce na to, żeby wykrzykiwać Duda, zrób tam ten aneks, ujawni, ponieważ było to pewne, że Duda, czyli druga część tych nożyc, tu pamiętacie, jest taka, jest dobry i zawsze i zły policjant i tak dalej, bo druga część, czyli Duda, gwarantował, że ten raport nigdy, aneks do raportu nie zostanie nigdy upubliczniony. Drugi taki przykład to pan Sumliński. Przecież występuje w mediach patriotycznych jako pogromca komunizmu, jako wróg rosyjskiej agentury w Polsce, jako obrońca księdza Jerzego Popiełuszki, którego chce, żeby wznowić jego śledztwo i tak dalej. A oto w ostatnim filmiku pokazał się jako zwolennik rosyjskiej narracji, ponieważ dla takiej łódzkiej stacji Emisja wystąpił z takim legitymacją
delegitymizowaniem tego środowiska, ogłaszając, że to jest bardzo niezależne, patriotyczne, uczciwe środowisko i patrioci, wpłacajcie tam pieniądze. To zrobił ku mojemu niezdziwieniu, ale ku mojemu smutkowi. Naprawdę zasmuciłem się takim upadkiem pana Sumlińskiego. No właśnie, dlatego mówię, wspiera zbiórkę dla emisji. Dlatego połapanie się w tych wszystkich niuansach, kto tak naprawdę o co gra, jest dosyć trudne. Staramy się pokazywać wam różne, mówię o naszych widzach, różne aspekty i geopolityczne interesy, ponieważ Polak dzisiaj jest ogłupiany ze wszystkich stron. Nasi widzowie, kiedy zobaczyli Sumlińskiego w tej roli wspierania rosyjskiej narracji, to stwierdzili: nie mogę uwierzyć. Mhm. Nie mogę uwierzyć. No, ja już tam niejedno w życiu widziałem, no to tam bardziej wierzący jestem. Ja tam wprawdzie nie jestem pastorem, ale człowiekiem wierzącym jestem, także mnie tam niewiele jest w stanie zadziwić. Okej, także już nie będziemy komentować tego wsparcia Sumlińskiego dla emisji TV. Jeszcze powiem tak, każdy może mieć swoją orientację polityczną, ale środowisko, które łże i manipuluje, no to przynajmniej powinien człowiek obdarzony takim zaufaniem społecznym, jak pan Sumliński, zapoznać się z linią programową tego środowiska, które, jak my, posługuje się kłamstwem i w tym celu robi Polaków bambuko. To wszystko w temacie. Szczególnie, że pan Sumliński przedstawia się jako dziennikarz śledczy o bardzo szerokich kontaktach w służbach i różną wiedzę operacyjną miewający. Dobrze, to teraz, jak jeszcze pozwolicie, pozostaniemy w temacie geopolityki. Mówiliśmy o Nowej Jagiellonii, o Międzymorzu. Tutaj mówimy o tej pomocy ze Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Jeżeli tej pomocy nie będzie, to ten projekt Międzymorza jest praktycznie niemożliwy na dzień dzisiejszy. To znaczy jest możliwy, tylko nie będzie działał w polskim interesie narodowym. Niemiecko-rosyjskim Międzymorze było zrealizowane już w ramach tak zwanego bloku wschodniego, tylko pod kuratelą moskiewską. No ale to nie o to nam chodziło. No nie o to nam chodzi, ale może niektórym właśnie o takie Międzymorze... O takie Polskie. Sorry, dzisiaj poniedziałek, więc mamy trudności. Nie, no Turcja, Turcja islamizuje Danię, budując meczety. I w kontekście tej informacji... Nie, przepraszam. To jest złe postawienie sprawy. To Dania pozwala się, islamizować Turcji. No to okej. Okay. Turcja robi tylko... Wchodzi tam, gdzie ją wpuszczają. To prawda. Zbrojnie nie podbiła jeszcze Danii. W kontekście tej informacji musimy przypomnieć właśnie... tę lansowaną przez Brauna czy Rolę, Marcina Rolę na roli24.pl, koncepcję Tomasza Grygucia, pana nikt, o którym dzisiaj wspomnieliśmy. Doradcy Tuska. Kolejnego, zobaczcie, wszędzie ci doradcy Tuska. Kolegi doradcy Tuska, no, powiedzmy tak, pana Ostachowicza, który mówił, że tam, co tam Międzymorze z pomocą Stanów, naszą nadzieją jest sojusz ze Szwecją i Turcją. Jeszcze Danię niech weźmie do tego sojuszu. Dlaczego nie Islandię? Co będziemy żałować? Duży kraj, mało ludzi, nie ma kłopotu. A Grenlandia jaką powierzchnię ma? O, to byśmy potęgą byli. No jabłek tam się nie da uprawiać, jest strzelać Chińczykom. I na Grenlandii nie ma tak dużo islamistów. W Turcji mamy już, w Danii mamy, w Szwecji również, to już jest kraj, można powiedzieć, paraislamski. Jeszcze odnośnie Turcji, skomentujcie proszę wypowiedź prezydenta Turcji Erdogana, który stwierdził, że Izrael to państwo terrorystyczne. Dokładnie się potwierdza to, co prorokowałem, że prezydent Erdogan chce być takim polityczno-duchowym przywódcą świata islamskiego i on już to robi. I tu jest duża analogia, jeśli chodzi o Niemcy i Turcję. Proszę zwrócić uwagę, są to dwa państwa, które w bardzo krótkim czasie pożegnały, a przynajmniej dążą do pożegnania się z kuratelą Stanów Zjednoczonych, które do tej pory broniły jednych i drugich przed Rosją sowiecką. I wpłacały pieniądze, tak? Stany Zjednoczone utrzymywały. Zapewniały bezpieczeństwo przez wiele lat. I oba te państwa wybijają się do pewnej roli dziejowej, chcą być liderem. Niemcy, Unii Europejskiej już się udało,
a Turcja świata islamskiego. Oczywiście mówienie o Izraelu przez pana Erdogana, że to jest państwo terrorystyczne i tak dalej, no to już w Izraelu mu odpowiednio odpowiedzieli, co o tych Kurdach chociażby, już nie mówiąc o losach miejscowej opozycji, no to widać, że to, co zrobił Donald Trump, a co zrobił Donald Trump? Zrealizował swoją obietnicę wyborczą, bo obiecał, że taka będzie decyzja i to nie była jego pomysł wyłącznie, bo także demokraci już mieli dawno temu, chyba w połowie... 95. Tak, połowa lat 90. Clinton mąż. Tylko to są, jak mówię, lewacy to tacy są, wiecie, chcieliby wyjmować z ogniska kartofelki, ale cudzymi rączkami i tak zrobili. Jak zobaczyli, że to jest niepopularne politycznie, to się wycofali. Większość instytucji państwowych Izraela jest w Jerozolimie. Nie ma co tu gadać. To jest oczywiście gest polityczny, ale symboliczny. Sam moment przeniesienia ambasady czy uznania faktycznie przez Stany Zjednoczone jest jeszcze kwestia jakiegoś czasu, ale proszę zobaczyć. Uderz w stół, nożyce się odezwą. Kto się odezwał w imieniu świata islamskiego najgłośniej? Turcja. Turcja to znaczy, że Turcja w zasadzie... I terroryści. To wiadomo. Turcja teraz będzie rywalizować na przykład z Iranem o rolę takiego, kto najbardziej krzyczy, bo tam trzeba krzyczeć temu towarzystwu, jak pali opony i morduje niewinnych ludzi. Kto jest najważniejszy? Ta rywalizacja oczywiście będzie wykorzystywana nie przez kogo innego, ale jak przez pana Putina, który to 2 tygodnie temu zaprosił pana Erdogana i pana, prezydenta Iranu, bo nie wypada mi mówić tego nazwiska, które kojarzy się w Polsce zwłaszcza dosyć dwuznacznie. Zaprosił pan Putin, przedstawił jako zwycięzców, którzy pokonali wspólnie państwo islamskie, no i teraz ci zwycięzcy będą zabiegać o względy na Kremlu, który z nich jest lepszym przywódcą świata islamskiego. Czyli Putin będzie jednych i drugich rozgrywał. Genialna rzecz. I Trump wiedział o tym, że tak się stanie, dlatego to powiedział. Nie tylko powiedział, ale już zaczyna to robić. O sprawie Izraela i w ogóle o powrocie Żydów na swoje ziemie, a teraz o tym, że już instytucje międzynarodowe, czy może państwa zaczynają przenosić stolice do Izraela, a z kolei instytucje międzynarodowe są temu przeciwne, bo przypominam, ONZ. Zarówno ONZ, jak i Rzym, Kościół Rzymskokatolicki wyrazili swój sprzeciw, żeby tu Żydzi mieli swoją stolicę tam, gdzie mają, czyli w Jerozolimie. Każdy czytelnik wie, gdzie jest stolica Izraela. To nie jest żadna tajemnica. Niestety w Rzymie Biblii nie mają w poważaniu, dlatego mówią tak, jak mówią wielcy tego świata, czyli organizacje międzynarodowe. Jeśli ktoś by chciał ten wątek sobie poszerzyć, to zarówno w warsztatach piątkowych, jak i wczoraj na kazaniu nieco o tym mówiłem w naszym kościele, że jest to kolejny element wypełniania się apokaliptycznych proroc Nowego Testamentu, z Księgi Apokalipsy. Jest mowa w czasie już Apokalipsy, czyli kiedy Bóg wyleje swój gniew na zbuntowanych królów, na zbuntowaną ludzkość. Wtedy rzeczywiście Jerozolima będzie znowu stolicą także religijną Izraela, jeszcze nie jest, jeszcze świątyni nie ma, ale jest tam ciekawostka, właśnie w Biblii opisana, że Żydzi będą musieli oddać część tej świątyni poganom, czyli na jakąś ekumeniczną świątynkę tam, nie? Zobaczcie, Żydzi będą musieli, czyli Żydzi nie będą ostatecznie suwerenem w pełnym tego słowa znaczeniu w swoim narodzie, ale będą musieli się liczyć z opinią światową, z jakimś, czy rządem światowym, czy jakąś, tego Biblia już tu nie precyzuje dokładnie, pokazuje tylko, że ten stan, który teraz mamy, kiedy, zobaczcie, Warszawa, Polacy mają prawo sobie mieć stolicę w Warszawie, albo w Łodzi, jakbyśmy tak zdecydowali, to chyba nikt by, ONZ by nie protestowało. A kiedy Żydzi... Nie, no dlaczego? Myślę, że tam nawet może by się i cieszyli, nie wiem. Nie ma to żadnego znaczenia. Gdzie Polacy by sobie... W Krakowie może byśmy chcieli znowu, zaraz krakowiacy tu mnie poprą, że przecież zawsze była i jest, a oni nie uznają tego, że stolica została, bo gdzie jest Wawel? Przecież nie został przeniesiony. No to stolica jest w Krakowie. Nie, no oczywiście sobie żartuję. Także zobaczcie państwo, że tylko jedno państwo ma taki kłopot, że nie może dowolnie swoim terytorium dysponować i tam, gdzie historycznie mieli stolicę, zawsze znowu tam
przenieść, pokazuje to, że rzeczywiście to, co Biblia opisuje w sprawach całego świata w przededniu powrotu Jezusa Chrystusa i wylania tego gniewu Bożego na świat, w Kościele rzymskokatolickim się wam o tych sprawach w ogóle nie mówi, a Biblia o nich cały czas mówi, nie? No, dlatego nie mówi się o Biblii w Kościele rzymskokatolickim. To pokazuje, że to, co jest napisane w Biblii, zaczyna się na naszych oczach już coraz bardziej wypełniać. Powrót Żydów do swojego państwa, jeszcze w niewierze w stosunku do Jezusa, też jest zapowiedziany w Biblii, w Starym Testamencie, w Księdze Ezechiela. Także dlatego tak ważne jest, żeby poznawać Słowo Boże. Kiedy to się dzieje, od razu wiedzieć, po pierwsze, jaki jest dalszy plan, a po drugie wiedzieć, jak się ułożą siły. I teraz zobaczcie, jak się ułożyły siły. Z jednej strony chrześcijańska republika, Stany Zjednoczone i jej najwierniejsi sojusznicy, a z drugiej strony Rosja, Watykan i Waszczykowski. Ja mówię tak, z panem Waszczykowskim to jest o tyle dobrze, że mogło być gorzej. No. Tyle. Ale proszę zwrócić uwagę, jak wygląda dzisiaj w istocie postawa państw Unii Europejskiej w tym kontekście. I to też trzeba wziąć pod uwagę stopień zaludnienia przybyszami, czy już autochtonami o wyznaniu islamskim. Francja jest republiką muzułmańską. Zabrała głos dokładnie taki sam, jak inne państwa arabskie. No a towarzysz Schulz, ten drugi Hitler, jak go tu nazywamy, pamiętacie, jak zapowiadałem, że w Niemczech niezależnie kto wygra wybory, to zwycięży Hitler, no to się zaczyna też i tam dziać i towarzysz Schulz ogłasza, że w ciągu najbliższych kilku lat, to już nie jest tam, że w 2050, on zdaje się daje 3 czy 4 lata na realizację tego żądania hitlerowskiego, że mają zniknąć państwa narodowe, a Europa ma się przekształcić w jednolite państwo tylko z podziałem na landy, czyli dokładnie ma przyjąć wzór Republiki Federalnej Niemiec, że to, co jest ten porządek konstytucyjny, no tam nie ma konstytucji, ale powiedzmy porządek prawny, który jest w Republice Federalnej Niemiec, teraz ma zostać przeniesiony na całą Europę. A wiesz, na dlaczego, całą Unię Europejską. Wiesz, dlaczego 4 lata ma to trwać? Nie. Bo tyle czasu potrzeba, żeby przeszkolić tych nachodźców do roli obrońców, zwłaszcza Niemiec, przed amerykańskimi najeźdźcami. No, może coś w tym być. To o tym spiskowo. To taką teorię spiskową ukryłem i będę ją prezentował w najnowszym artykule w naszym piśmie. Miesięczniku Idź Pod Prąd zawsze możecie znaleźć w Empiku albo zamówić także w naszym sklepiku. Tu zobaczcie, ten artykuł był napisany 2 miesiące temu, skąd idzie zagłada Polski. Proszę bardzo, tu takie wieprze przepasane w strojach arcybiskupów i dzisiaj właśnie temat odcinka. Teraz już wszystkie media o tym piszą, a my 2 miesiące temu, proszę bardzo. Jest tu dowód, sama okładka. Pozdrawiamy naszego grafika Piotra Gazdę. Strach się odezwać. A tu z tyłu oczywiście zawsze Marian Kowalski ma swój kącik. To a propos inwazji i Niemczech, to proszę jeszcze was o komentarz o zamieszkach imigrantów w niemieckim Essen. To taki cykl, może ubogacenie kulturowe islamskimi imigrantami, ponieważ skoro Kaczyński się dogadał, można powiedzieć, w sprawie Morawieckiego i... To znaczy, że przyjmiemy uchodźców, tak. To jest taka wiadomość na święta dla Polaków, że być może to są ostatnie spokojne święta. Ja przypominam, że to i Tusk już nas tak straszył kiedyś, że to ostatni wrzesień, kiedy dzieci idą do szkoły, to wtedy właśnie chcieli przyjąć nachodźców. I by właśnie tak było. Teraz, kiedy odchodzi Szydło, potem odejdzie Macierewicz, Kaczyński całkowicie zrezygnował z tych obietnic, które dał Polakom, że Prawo i Sprawiedliwość nie przyjmie nachodźców. Mówię w praktyce, o tym wy się dowiecie dopiero, mówię z mediów takich tam za parę miesięcy, ale trzeba pamiętać, że być może te święta, jeśli się sytuacja rozwinie tak, jak chce Kościół rzymskokatolicki w Polsce, mówię o papieżu i biskupach, a nie o zwykłych katolikach, którzy absolutnie mają przeciwne pragnienia, to to mogą być ostatnie święta
bez tych zapór, bez tych policji w hełmach i w pełnym uzbrojeniu, które zaraz za naszą zachodnią granicą tak święta spędzają Niemcy. Tak, Polacy jeszcze mogą spokojnie, ale jeśli nic nie zrobimy w ciągu najbliższych paru miesięcy lub najbliższego roku, to następne święta spędzimy tak jak Niemcy, w gettach, czy w bunkrach, czy pochowani w domach. 100 imigrantów grasowało na ulicach, czytamy na portalu Nie dla islamizacji Europy. W centrum miasta doszło do rozruchów wywołanych przez imigrantów. Starli się ze sobą, tu ciekawe, Turcy i Arabowie. Było ich około 100, aresztowano dotąd kilkanaście osób. Kilkudziesięcioosobowa grupa składająca się najpewniej z Turków zaatakowała arabską kawiarnię. Wybito szyby, kilka osób zostało rannych. Pac, strzał z broni gazowej, wnętrze lokalu zostało zdemolowane. Zamieszki przeniosły się do śródmieścia. Według lokalnych mediów chodzi o akt zemsty ze strony Arabów. Przechodnie poinformowali policję, że ulicami w pobliżu baru arabskiego biega do 100 mężczyzn gotowych do bójki. Policja z Essen wezwała posiłki z innych miast. Ostatecznie zatrzymała 11 osób pochodzących z Turcji, Syrii, Libanu i Iraku. Po kilku godzinach wszystkich wypuszczono. Ale to jest ten scenariusz, o którym mówiłeś przed chwilą, że Putin ma teraz w ręku dwa muzułmańskie sznurki, że może z jednej strony mieć właśnie tych z Turcji muzułmanów, a z drugiej strony ciągnie na przykład tymi z Iranu i niech się naparzają i już swoją agenturę, że tak powiem, odpala w Niemczech, także może nawet chaos zrobić w Niemczech, jak tylko będzie chciał. Zobaczcie, jak w wyniku tej akcji nachodźczej wspieranej przez oczywiście też tutaj załóżnika Kremla, czyli panią Makrele, i załóżnika Kremla, czyli papieża Franciszka, jakie narzędzia wpływu na politykę dostał towarzysz Putin. No właśnie, to nie pierwsze zamieszki w tym mieście. Przed miesiącem około 200 młodych mężczyzn zaatakowało pochód zorganizowany w ramach Halloween. To są Niemcy i taka rubryka, może macie jakiś pomysł na nazwę tej rubryki? Ubogacenie kulturowe? Nie, ja to traktuję jako takie wieczorne zabawy w miasteczku garnizonowym. Tam rekruci, jak mają wychodne, to kiedyś chodzili do burdeli na wódkę, a ci akurat tam lubią się poszturchać między sobą, bo w dzień są szkoleni do wojaczki. Ja przypuszczam, już się dla nich się szyje mundury Waffen-SS. A dlaczego policja nie powinien, w żaden sposób nie potrafiła wyciągnąć konsekwencji? Bo w takiej sytuacji działa jedynie żandarmeria wojskowa, a tam jej nie było. No i mówiliśmy też, że to, że jest bierność policji państw zachodnich, to nie jest powód, że oni się boją, czy nie umieją sobie z tym poradzić. To jest decyzja ideologiczna. Oni dostali rozkaz nie reagować. Oni dostali rozkaz nie reagować. No ale nie można obrońców ojczyzny, nawet jak wypiją i chuliganie, utraktować pałką policyjną. Czyli narody Europy zostały wydane na żer obcej inwazji przez swoje rządy. Tak trzeba nazwać to, co się teraz dzieje. A będzie się to nasilało i Morawiecki w rządzie oznacza otworzenie się na imigrantów, bo on obiecał, że się dogada z Europą. Jak się może dogadać z Europą? Przecież chyba nie wygoni emigrantów z Europy i nie będzie w zachodniej Europie tak jak w Polsce. Nie wiem, czy wiecie, że oni Polaków traktują jak takie bydło, że on u księdza Rydzyka opowiadał, że on będzie misję chrystianizacji Europy robił. Ale ja słyszałem to przy wchodzeniu do Unii. To wszyscy mieli chrystianizować Europę. Ale ja mówię, zobaczcie, minęło tych kilkanaście prawie lat, a oni dokładnie tak samo was oszukują. Mówię o nowych widzach, bo starzy widzowie to wiedzą. Także wspomnijcie nasze normalnie słowa, kiedy będą wam stręczyć imigrantów, bo już przecież dogadanie się z Europą to znaczy wpuszczenie inwazji islamskiej na Polskę. I tyle w temacie. To wiesz, że w czasie kryzysów politycznych najlepiej jest obiecywać ludziom gruszki na wierzbie. To ładnie brzmi, tylko to jest nie do zrealizowania. Ale jak to zabrzmiało? Jak marzenia uruchamia. To już duch Grunwaldu i Wiednia w ludzi wstąpił. I tak duch. A. Dostaliśmy informację, pobrzękuje łańcuchami po nocy. Telewizja Polska Info twierdzi, że Macierewicz będzie odwołany. Kolejne czyli zmiany idą na twardo, spieszą się, nie mają czasu. Kolejne zmiany kadrowe w rządzie związane są z układanką na linii kierownictwo PiS, Pałac Prezydencki. Nie jest tajemnicą, że Andrzej Duda nie ma najlepszych relacji z Antonim Macierewiczem, ministrem obrony narodowej. Jednym z pomysłów
pomysłów na zażegnanie tego konfliktu jest zmiana ministra. No tak objawiają. Nowym szefem resortu obrony ma być Mariusz Błaszczak, z kolei z Pałacu Prezydenckiego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych ma się przenieść Krzysztof Szczerski. O, no to ja już wam powiem, to nie muszę czytać, ja wiem. Czyli Błaszczak ma być nowym ministrem obrony narodowej. Znaczy, że już nie dbają o pozory. Znaczy, że mają nas w dupie. Mówię o Polakach. Myślę, że teraz buława marszałkowska jest w ręku ministra Antoniego Macierewicza. Jeśli on przyjmie tę hańbę i zdradę narodu polskiego, to praktycznie nikt w Polsce nie będzie mógł zapobiec temu strasznemu scenariuszowi, o jakim mówimy, czyli powrót pod skrzydła Rosji, jeśli chodzi o geopolitykę, zerwanie dwustronnych relacji ze Stanami Zjednoczonymi i otwarcie Polski na emigrantów. Przyjęcie euro będzie tylko jedną z najmniejszych plag, jaka spadnie na Polaków. Jeśli minister Macierewicz nie powie dość i nie wyprowadzi, i to już wiecie, co dalej. No właśnie, co dalej? Poczekajmy, niech marszałek zdecyduje. Dobrze. Także przypominamy o naszej akcji. Wciąż działamy murem za Macierewiczem na Twitterze, na Facebooku, a także podawajcie proszę dalej to zdjęcie dnia. Dziękujemy klubowi Idź Pod Prąd Gliwice. Mamy również informację, że dzisiaj o 21:00 minister Macierewicz w telewizji Republika w programie W Punkt. Także telewizja. No, ciekawe, jeszcze... czy dojdzie do tego spotkania, bo może się okazać, że po odwołaniu nie będzie zaproszony też do telewizji. Czekamy. Będziemy czekać. My mamy gotową telewizję pod parą, jakby coś, jakby minister Macierewicz chciał nadać jakiś komunikat z naszej telewizji, zapraszamy. Oczywiście, jeśli nas nie zamkną w międzyczasie. Możecie subskrybować nasz kanał, nasz nowy kanał, ponieważ tamten został przez YouTube zamknięty. Na stronie TVN-u mają niby takich dobrych researcherów, a no pisząc o Eunice, o tym, że wystąpiła w tym programie, no napisali, że tutaj nasz kanał, no tu ma tylko 8 tysięcy tych, a w ogóle nie wiedzą, że kanał w rocznicę reformacji został nam ukradziony, zablokowany z 50 tysiącami widzów. A to widzicie, no, jak się Polaków robi w bambuko. Jeżeli tak jest przełom, że tak długi tekst, jak na ich standardy dość uczciwy, mógł się ukazać. Tak, ale pokazuje tylko, że no, nie chcą pokazać, że my mamy rzeczywiście zasięg wieloset tysięczny, jeśli chodzi o docieranie z prawdą do Polaków, tylko próbują nas zamknąć w jakimś narożniku. Lepszy research, ale i tak... Ale oczywiście proszę was o subskrypcję na tym nowym, zapasowym kanale, na którym teraz nas oglądacie. Może odpowiedź na ten artykuł. Teraz widzicie, co by było, gdyby nam nie ukradli tego kanału. Nie byłoby 3000 widzów, tylko byłoby 8000 albo 10000 widzów, bo mniej więcej tak by się to pokazywało wtedy ludziom. No ale lewica pracuje, lewactwo, komunistyczny spisek pracuje, żeby prawda do ludzi nie docierała. Ale my wysyłamy wam Nowy Testament, to po to, żeby prawda właśnie do was dotarła. Odpowiedź na ten artykuł TVN-u myślę, że już nie dzisiaj, bo dzisiaj już nie mamy czasu, ale może jutro z magistrem Radosławem Kopciem, który specjalizuje się w filozofii, może więcej... Filozofii gazety znaczy TVN-u? A co to za filozofia? To chyba by nie o taką filozofię mi chodziło, ale o tym jutro, mam nadzieję. Oni mają, Niemcy mają te zamieszki z imigrantami, my mamy ataki ze strony obywateli RP, już pan Marian trochę wspomniał o tym, obywatele RP, którzy tak krzyczą wolne media i niby o te wolne media walczą, zaatakowali dziennikarkę Telewizji Polskiej. Mężczyzna, który ją zaatakował, to właściciel firmy ochroniarskiej, ochroniał Wałęsę, Komorowskiego, Balcerowicza, tutaj nie będę przytoczyć, nie będę przytaczać tej... Gdyby państwo polskie było państwem polskim, ten człowiek już dzisiaj by absolutnie nie mógł prowadzić tego rodzaju firmy jeszcze parę innych konsekwencji by go spotkało. Dlaczego tak się na tego pana denerwujemy? Przecież on powiedział szczerą prawdę, że on bardziej ceni panie te, co za pieniądze, od tej pani dziennikarki. No rozumiem, swoich wyżej ceni.
Tej napaści przyglądał się Bartosz Kramek, przewodniczący Rady Fundacji Otwarty Dialog. Też nie siedzi w więzieniu. Dialog nie reagował. To są właśnie tak zwani obrońcy kobiet w akcji. Zobaczcie, to, że tacy ludzie funkcjonują jako opozycja, jako obywatele RP i tak dalej, zawdzięczamy biskupom Kościoła Rzymskokatolickiego. Od tegośmy zaczęli program. I z nimi mamy się jednać. I oni właśnie, to biskup Gondecki to jasno powiedział, że on będzie teraz jako episkopat, jako cały Kościół katolicki w Polsce, będzie doprowadzał do zasypania tych wszystkich podziałów, żebyśmy stworzyli znowu jeden sowiecki naród. Taki jest plan biskupów w Polsce. Warto, żeby polscy katolicy o tym wiedzieli. Dla mnie szczególnie jeszcze paskudne było to, że taki drugi pajac tam się nad tą dziennikarką pastwił. O co ty mnie prosisz, To takie zwykłe zomowce, co potrafili przećwiczyć pałkami w 10 jednego studenciaka i go zabić, tak. A jak przyszło paru cwaniaków z kamieniami, to spierdalali, gdzie pieprz rośnie. Typowskie zomowskie metody. Tchórze, oni są odważni do słabszych, aby to spierdalać, jak ktoś przyjdzie i strzeli po mordzie. A Duda nazwał takich obywateli rodakami w telewizji Trwam. I jeszcze należy dodać, że tak samo zachował się nie tylko taki jakiś krawężnik z tego środowiska, ale poseł Platformy Obywatelskiej, pan Grupiński, który zaatakował kilka dni wcześniej dziennikarza, też telewizji Info, Łukasza Sitkę, tak, który próbując mu wyrwać mikrofon i widać było, że jest gotowy naprawdę go pobić. A Łukasz Sitek pytał, tylko co ustalili na spotkaniu z sędziami Platformy Obywatelskiej w siedzibie Platformy Obywatelskiej. Chciałem tylko dokończyć, że widać, że posłowie Platformy Obywatelskiej to jest dokładnie ta sama rasa, nie wiem jak tam teoria ewolucji to nazywa, to spytajcie tego idiotę Ziemkiewicza czy Janeckiego, co obywatele Rzeczpospolitej. To są dokładnie ci sami ludzie, stosują dokładnie te same metody. Wcześniej poseł Niesiołowski przecież tak samo zaatakował panią Ewę Stankiewicz. Nic tu Michał nowego. Rachoń to jest po prostu przez to obywatela. Człowiek sowiecki, homo sowieticus, a to są Polacy. I tu żadne jednanie nic nie pomoże. Bo jeśli będziemy się próbować jednać, to człowiek sowiecki zniszczy nam Polskę. Tyle w temacie. Tyle w temacie. My mamy również gratulacje. Wczoraj Zbigniew Wyrzykowski, wspierany przez Idź Pod Prąd TV, wywalczył drugie miejsce na Mistrzostwach Świata K1 Open we Włoszech. To jest nasz bokser tajski. Gratulujemy serdecznie Zbyszkowi. Jego przemówienie możecie zobaczyć na naszym kanale podczas gali sportowców telewizji Idź Pod Prąd. No, gratulacje. To naprawdę jest duży sukces i ja powiem szczerze, byłem bardzo zadowolony, jak się dowiedziałem o tym. Widać, że to okupiony też cierpieniem. Także nie było żartów. Dla mnie to też jest bardzo zachęcający przykład. Praktycznie wszyscy ci nasi sportowcy, oni mieli albo mają problemy zdrowotne, a pomimo tego wywalczają takie laury dla Polski. Niesamowite. Mówimy nasi, oczywiście w tym znaczeniu narodowym, że reprezentują barwy polskie, ale też widzowie Idź Pod Prąd sponsorują tych sportowców właśnie, których wymieniamy. Czyli przysyłają nam pieniądze, a my dajemy tym sportowcom. No tak to się odbywa. W naszym sklepie idźpodprąd.pl/sklep już można zamawiać najnowszą książkę W natropie stworzenia. Nie tę książkę. Nie, ale tę można sobie do... ja już pokazuję do kompletu. To jeszcze zanim ta do kompletu, to tą przedstawimy. To jest najnowsza książka Idź Pod Prąd dla dzieci. Tym razem dla dzieci właśnie o stworzeniu. Myślę, że będzie idealnym prezentem pod choinkę. idźpodprąd.pl/sklep, cena 35 zł. Także możecie już teraz zamawiać tę książkę, a ty mówisz o drugiej. A to dla tych, którzy przeczytają z dziećmi tę pierwszą książkę, ja jestem przekonany, że zdecydowana większość rodziców w Polsce, przeczytawszy informacje w tej książce, będzie w stanie osłupienia, że tegoście jeszcze nie wiedzieli. Jeśli będziecie chcieli już na poziomie takim prawie że naukowym wiedzę na temat prawdy o biblijnym stworzeniu pozyskać, no to zachęcam. Ta książka jest tańsza, choć dużo grubsza, ale tańsza, bo tu już tylko czarno-biały, a tam jest druk kolorowy, 30 zł. Idź Pod Prąd w sporze ewolucjonizm, kreacjonizm. Profesor Kazimierz Jotkowski, który też jest filozofem, tak jak Radosław Kopeć, i zajmuje się
tą problematyką tej debaty, powiedział, że jest to najlepsza książka kreacjonistyczna, jaka dotąd wyszła w języku polskim. Zobaczycie, dlaczego nazywamy Ziemkiewicza, Janeckiego i innych tego typu obszczymurów kompletnymi idiotami, ponieważ wyśmiewają się z czegoś, o czym nie mają zielonego pojęcia, a wyśmiewają się z samego Boga. Dziękujemy serdecznie Oldze Gaździe, Radosławowi Kopciowi, Kornelowi Kopciowi, Małgorzacie Gaździe i całemu zespołowi, dzięki któremu możemy tę książkę już widzieć w naszym sklepie. Jest to bardzo bogato ilustrowana pozycja. Myślę, że naprawdę dla dzieci będzie bardzo ciekawa, ale nie tylko, tak jak mówiliśmy, także dla dorosłych. To powinni rodzice z dzieckiem dla każdego. Czytać. Dla ojca szczególnie to jest, myślę, no, ważne zadanie, prowadzić swoje dzieci przeciwko lewackiej propagandzie, która wmawia, że pochodzisz od małpy. Stąd też ta akcja tu w tej książce zasygnalizowana, nie pochodzę od małpy. Wczoraj wiem, że nasza ekipa pracowała do chyba do północy czy dalej, żeby ta książka właśnie jeszcze no, pod choinkę mogła dotrzeć do polskich dzieci. Dziękujemy wam. Dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich. W tę sobotę odbyło się spotkanie z Marianem Kowalskim w Puławach. Dziękujemy klubowi Idź Pod Prąd Puławę za organizację i fotorelacje, a was zachęcamy do kontaktu z klubem Puławy. Pełna sala. Było jakieś ciekawe pytanie, które chciałbyś omówić? Nie, w zasadzie na wszystkich spotkaniach są bardzo podobne pytania. Tym razem jednak te wątki krajowe dominowały i widzę, że publiczność bardzo żyje tymi wydarzeniami i to, co akurat prezentujemy, pogląd nasz w tej sprawie, no to jest taki przyjmowany z dużym zaufaniem. No bo Polacy dokładnie tak samo czują. Może niekoniecznie mają tą całą wiedzę, którą dysponujemy, ale dokładnie tak czują, że stało się coś w kategoriach zdrady narodowej. Ale jest ruch 11 listopada. O, nawet mam taki ładny. Nowa partia. Chcecie? Środowiska Idź Pod Prąd. Polecamy. Będziemy o tym rozmawiać również na najnowszym Czasie Patriotów z Polonią. A propos Polonii, klub Birmingham przesyła zdjęcia ze spotkania świątecznego z wyjątkowym tortem i banerem partii Ruch 11 listopada. Jesteśmy pod wrażeniem. Pozdrawiamy. Super. O, tort. My mamy pierniczki, słuchajcie, też zrobione przez nasze dziewczyny. Dziękujemy, Weronika. To jest dla nas taka pomoc w trakcie programu, jakby ktoś zasłabł. No, o, to nie wiem, czy to ty, czy ja? Ty. Tak, bo od razu poznałeś. To są różne kształty, słuchajcie. U nas już świątecznie, mam nadzieję, że niedługo choinka też zagości w naszym studiu. A my przechodzimy do klubu Idź Pod Prąd Kraków. On również przysyła relacje ze spotkania klubów Kraków, Brzeszcze, Chrzanów, Wiedeń. Świetna atmosfera, 24 osoby brały udział, dołączyły 3 nowe. Mieliśmy gościa Kolumbinę z Serbii, z którą przyjechał Marcin z klubu Idź Pod Prąd Wiedeń. Dlatego otrzymamy serbską flagę narodową. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia 16 grudnia w Lublinie na Czasie Patriotów oczywiście. A na fladze jest samo sloga Serbina Spasava, czyli tylko zgoda Serbów ratuje. Podlaków to samo, tylko niezgoda z komunistycznym pasożytem, który został tu przywieziony w 1944 roku. Pozdrawiamy Serbów. Waleczny naród. A więc przypominamy już tę sobotę 16 grudnia o 18:00 Czas Patriotów. Temat: czego chce Polonia? Czekamy na zgłoszenia spotkań waszych klubów. Piszcie na kluby@idzpodprąd.pl. Będziemy ogłaszać w tym tygodniu. Poszukujemy chętnych do założenia klubu w Crawley, jeśli dobrze przeczytałam, w Wielkiej Brytanii. Piszcie na kluby@idzpodprąd.pl. A już dziś, 11 grudnia, film Genesis Movie w amerykańskich kinach po raz trzeci. Gorąco polecamy. Szczegóły znajdziecie na stronie genesismovie.com.
Kino na dziś. Przełęcz Ocalonych. My bardzo dobrze znamy ten film z 2016 roku w reżyserii Mela Gibsona, ale mieliśmy okazję go obejrzeć w nowej odsłonie, ponieważ dzięki Jackowi z Calgary, pozdrawiamy i bardzo serdecznie, pozdrawiamy i dziękujemy za nagłośnienie, bo chłopaki z Idź Pod Prąd mogli je zamontować w naszym Patriotycznym Centrum Kultury, do którego zapraszamy. I dzięki tobie, Jacku, nowe doznania głosowe. Będzie to funkcjonowało już jak profesjonalne kino. Rzeczywiście. Dokładnie. Takie wrażenia, mimo że ten film już oglądaliśmy chyba dwukrotnie, to w tej nowej odsłonie w swoim kinie. Pamiętasz kiedyś tu takie marzenie powiedziałeś, że chciałbym kiedyś obejrzeć w swoim kinie coś takiego. Coś parę, nie wiem, rok temu. Pamiętam, a słuchaj, to nie jest takie dalekie. I rzeczywiście tu dzięki wam, a dzięki też Jackowi, tu przede wszystkim, jeśli chodzi o nagłośnienie tego kina, rzeczywiście teraz możemy robić projekcje wszelkich filmów, zapraszać ludzi. Szczególnie też mamy nadzieję, że pojawią się reżyserzy, tak jak Konrad Łęcki, że tych filmów patriotycznych, które będziemy mogli pokazywać, naprawdę będzie wiele, że nie będziemy musieli tylko hollywoodzkich czy amerykańskich wspaniałych. Myślę, że ten film jest jednym, a może najlepszym filmem wojennym. Bo na pewno już technika, jaka jest użyta do tego filmu, no jest niesamowita. To nie będę tam oczywiście spoilerował. Nie opowiadaj filmu, bo zaraz... Nie, absolutnie. Ale że jednym z głównych bohaterów jest, nawet w tym formacie, jest ta księga. Dlatego też myślę, że to jest najlepszy film wojenny, jaki do tej pory widziałem, z zagranicznych. O, tak powiem. Oczywiście polecamy też film Wyklęty, ale mam nadzieję, że nasi widzowie już ten film dawno widzieli i mogą go zakupić również w naszym sklepie idźpodprąd.pl/sklep. Wszystkie już ogłoszenia za nami, przed nami serwis o 18:00 i Kowalski, Chojecki odpowiadają o 18:15. Wasze pytania już są przygotowane, ale możecie jeszcze dosłać na czacie. Dziękuję wam serdecznie. A kalendarium? Tak, myślałam, że zapomniałam. Jestem marginalizowany. No. Ale to jest właśnie... Za karę tyle do końca, do dnia będę mówił na początku. Tyle mediów o tobie pisało w weekend, znaczy w popiątek. To są uroki poniedziałku. No niestety, wolę mówić własnym głosem, a nie słuchać tego, co tutaj rezonuje w mojej sprawie. Serdecznie przepraszam, panie Marianie. Dobrze. Przed państwem Marian Kowalski i kalendarium. Bo dzisiaj są ważne wydarzenia, inaczej bym się nie upierał i dlatego jednak powiem, o co chodzi. 11 grudnia, wydarzenia w Polsce. 1618 rok, zawarto rozejm w Dywilinie kończący II wojnę polsko-rosyjską. To ta wojna, gdzie Polacy byli na Kremlu. Jaka była genezja? Rosja zawarła sojusz ze Szwecją. Do Nowogrodu Wielkiego przybyło na pomoc Rosji 15 tysięcy żołnierzy szwedzkich i najemników z Francji, Szkocji, Niemiec i Anglii. I Anglii nawet. Anglii, tak. Spokój. Anglii. Tak, no tak czy inaczej to państwo znają sprawę. Wasyl Szujski wysłał przeciwko wojskom polsko-litewskim armię swojego brata Dymitra Szujskiego. Połączoną z najemnikami szwedzkimi, tymi innymi, 35 tysięcy ludzi. Zgrupowanie wojsk polsko-litewskich dowodzone przez hetmana Żółkiewskiego w sile około 7 tysięcy jazdy, wspieranej przez 200 piechurów. Zobacz, jaka dysproporcja. Odniosło walne zwycięstwo 4 lipca 1610 pod Kłuszynem. Na wieść o tej klęsce wojsk rosyjskich wojskom Żółkiewskiego poddawały się kolejne miasta i twierdze moskiewskie. Wasyl wraz ze swoimi braćmi Dymitrym i Iwanem Szujskim oraz patriarchą Moskwy Filaretem zostali aresztowani. 9 października na prośbę bojarów Chorągwie Polskie wkroczyły na Kreml moskiewski, a dowództwo nad nimi Żółkiewski oddał w ręce Aleksandra Gosiewskiego. Mennica moskiewska rozpoczęła bicie srebrnych kopiejek z imieniu nowego cara Władysława Zygmuntowicza. Pierwsza Rzeczpospolita uzyskała ziemię czernichowską, siewierską i smoleńską. No, w rocznicę wypędzenia Polaków z Kremla 7 listopada 1612. Jest to od 2005 roku święto rosyjskie, Dzień Jedności Narodowej. O.
Następne wydarzenie. W 1922 został zaprzysiężony pierwszy prezydent RP Gabriel Narutowicz. Zginął w zamachu. W 1936 w Monitorze Polskim ukazał się pierwszy komunikat rządowy ostrzegający przed możliwością pozbawienia obywatelstwa polskiego osób biorących udział w hiszpańskiej wojnie domowej. W 1941 roku Polska wypowiedziała wojnę Japonii. Było to już po lipcowym układzie Sikorski-Majski, no to już było nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską tą prawdziwą, a rządem sowieckim, stalinowskim. No niestety w tym momencie w zasadzie staliśmy się sojusznikiem Związku Radzieckiego, nigdy nie wypowiedzieliśmy wojny temu państwu i konsekwencje tego ponosimy do dzisiaj. No oczywiście z Japończykami nie za bardzo, Polacy się nawojowali, może to i lepiej. Świat 1785. Cesarz Józef II Habsburg wydał patent legalizujący loże masońskie i zarazem ograniczający ich ilość oraz poddający je kontroli policyjnej. W 1868 przedstawiciele 19 państw podpisali deklarację petersburską zakazującą stosowania broni powodującej niepotrzebne cierpienia żołnierzy przeciwnika i odmawiania zakwaterowania pokonanym żołnierzom. W 1917 Litwa ogłosiła niepodległość od Rosji Radzieckiej. W 1941 Niemcy i Włochy wypowiedziały wojnę Stanom Zjednoczonym. To tym, co mówią, że tutaj Stany Zjednoczone nas zdradziły we wrześniu 1939 roku. Jeszcze wtedy były państwem neutralnym. Dalej. W 1981 Mohamed Ali stoczył ostatnią swoją walkę w karierze bokserskiej. W 1982 w brytyjskim programie telewizyjnym po raz ostatni wystąpiła szwedzka grupa ABBA. W 1994 rozpoczęła się pierwsza wojna czeczeńska. W 2001 Chiny wstąpiły do Światowej Organizacji Handlu. No i patrz, jak im dobrze idzie. W 2014 Zgromadzenie Ogólne ONZ... Myśmy też wstąpili, ale nie bardzo nam dobrze. No tak, i my chyba wcześniej. Zgromadzenie Ogólne ONZ proklamowało Międzynarodowy Dzień Jogi, obchodzony 21 czerwca. No ciekaw jestem, kiedy Zgromadzenie Ogólne ONZ proklamuje Międzynarodowy Dzień Misia Jogi. Urodzili się w 1918 Aleksander Sołżenicyn, rosyjski pisarz, dysydent, laureat Nagrody Nobla, no człowiek, który się przesiedział za komuny po różnych obozach, no a potem już w tej wolnej Rosji demokratycznej zaczął snuć te wielkorosyjskie wizje. No nie zrobił kariery politycznej, zmarł w 2008 roku. W 1946 urodził się Marek Jackowski, gitarzysta, kompozytor, członek zespołu Manam, zmarł w 2013 roku. Pod koniec życia był człowiekiem bardzo wierzącym. Swego czasu prezentowałem państwu książkę o Marku Jackowskim. I bardzo ciekawa postać i powiem szczerze, że jako miłośnik muzyki uważam, że to jest człowiek, który wniósł wielki wkład do współczesnej polskiej muzyki, no tak zwanej nieszczęśnie rozrywkową. Ale jeśli mogę do tej jogi jeszcze nawiązać. Misia jogi czy jogi? No niech, no to jednego i drugiego. Bo zobaczcie, tu ONZ lansuje jakąś taką, powiedzmy, religijno, tam filozoficzno, fizyczną działalność jakiegoś tam obszaru kulturowego. A jest drugi taki obszar, czy taka grupa, Falun Gong, którzy w Chinach działają, mają też ogromną ilość różnych tam takich ćwiczących czy wierzących, bo to jest jakaś tam filozofia też za tym religijna, na całym świecie. Poluje się w komunistycznych Chinach na organy, na tych ludzi, ponieważ są raczej zdrowi fizycznie, dlatego ci komuszkowie chińscy sobie zamawiają, że proszę wątrobę od kogoś z Falun Gong, czy coś takiego, nie? Poluje się jak, gorzej niż na zwierzęta, na tych ludzi. I co ONZ na ten temat powiedział? Pytanie. Nic. A jogę zachwalają. O. No i wody zagwozdka. Dalej. W 1960 przyszedł na świat Piotr Natanek, polski suspendowany duchowny katolicki. W 1968 Dominika Wielowiejska,
dziennikarka, publicystka związana z Radiem Tok FM, Gazetą Wyborczą. Ona nie została na pewno suspendowana. No nie, jeszcze by tego brakowało. Ale tutaj palnęła bardzo interesujące zdanie w Tok FM 9 sierpnia 2012 roku, niezwiązane absolutnie z polityką, ale wypowiedziała eksperckie zdanie następujące. Podnoszenie ciężarów to sport, który powinien zostać wykluczony z dyscyplin olimpijskich. To sport, który wyjątkowo dewastuje organizm zawodników. No, każdy sport wyczynowy wiąże się z pewnym ryzykiem, ale z największym ryzykiem wiąże się czytanie Gazety Wyborczej, bo niektórzy potrafią się z tego powodu zabić, mając zaburzenia psychiczne, czyli bardziej od podnoszenia ciężarów i innych dyscyplin sportowych, MMA, KSW, boksu i wszystkiego innego. No to, jak mówię, dewastuje organizm Gazeta Wyborcza i Radio Tok FM. Ja bym bardziej się obawiał, jeśli chodzi o taką triadę, ciało, rozum i dusza, no to oczywiście Biblia mówi, żeby najbardziej się bać o los swojej duszy, a nie ciała, ale już na tym poziomie materialnym pozostając, to pani Dominice Wielowiejskiej bardzo bym radził, żeby nie tak bardzo o ciało swoje i Polaków się martwiła, ale o mózg, który właśnie jej redakcja wyżera. Zmarli. W 1994 Stanisław Maczek, polski generał urodzony w 1892, gdzie stosowna będzie oprawa muzyczna. Krótki życiorys. Urodził się pod Lwowem w rodzinie sędziego i Anny Szczernych. Rodzina Maczków była pochodzenia chorwackiego. Jego kuzynem był znany chorwacki działacz narodowy w międzywojennej Jugosławii Vlatko Maczek. Oczywiście I wojna światowa. Był wcielony do armii austro-węgierskiej, walczył na froncie włoskim. No, potem już zdezerterował, przedostał się do Krosna, wstąpił do wojska polskiego, brał udział w wojnie polsko-ukraińskiej bezpośrednio po zdobyciu. W czasie tej wojny został awansowany na polu walki przez Józefa Piłsudskiego. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w czasie dwudziestolecia międzywojennego. Pozostał w służbie zawodowej, brał udział oczywiście w kampanii wrześniowej, przedostał się na zachód, we Francji w 1940 roku już się znalazł, był w Wielkiej Brytanii, no następnie już w 1944 roku wylądowała jego dywizja w Normandii, brał udział w wyzwalaniu Belgii, Holandii, wyzwalał Bredę, no tam jest bardzo honorowany, zwłaszcza w Holandii jego żołnierze. No w latach powojennych pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii. No co ciekawe, oczywiście 26 września 1946, tymczasowy rząd jedności narodowej, a propos jedności narodowej, na podstawie ustawy i tak dalej, innych pierdołach, pozbawił Maczka obywatelstwa polskiego i stopnia generała. W związku z przyjęciem bez zgody właściwych władz polskich urzędu publicznego w państwie obcym, tak, no później z tego się wycofywano. W 71 roku Rada Ministrów PRL, na czele której stał Jaroszewicz, który zginął w 92 roku w też niewiadomych okolicznościach, zresztą zamordowany, uchyliła tę decyzję, ale uchwała w tej sprawie nie została opublikowana. W 89 rząd PRL premiera Rakowskiego, czyli ostatniego komunistycznego, uchylił uchwałę pozbawiającą Maczka obywatelstwa. 26 lutego 89 dostarczono generałowi prywatny list od premiera Rakowskiego z przeprosinami za odebranie obywatelstwa. Pozbawiony świadczeń przysługujących żołnierzom alianckim, rozpoczął pracę jako sprzedawca, a następnie barman w restauracji hotelu prowadzonych wówczas przez polskich imigrantów w Edynburgu. No, na wniosek ponad 40 tysięcy mieszkańców Bredy generałowi przyznano honorowe obywatelstwo Holandii. Odrzut do holenderskiego miał też otrzymać wysoką emeryturę. 11 listopada 90 roku został awansowany przez prezydenta RPN na uchodźstwie do stopnia generała broni. Zmarł w wieku 102 lat w Edynburgu. Został pochowany na cmentarzu żołnierzy polskich w Bredzie.
No, warto tu przy tej jedności narodowej, którą wymieniłeś, pokazać, że co oznacza ta jedność narodowa, którą stręczą nam komuniści i biskupi ręka w rękę z biskupami Kościoła Rzymskokatolickiego, bo po tej haniebnej decyzji odebrania obywatelstwa generałowi Maczkowi, to właśnie polscy biskupi podpisali porozumienie właśnie z władzami komunistycznymi i do dzisiaj są wierni temu porozumieniu i realizują ten kierunek jedności narodowej. Warto pamiętać, że tacy ludzie jak generał Maczek nie mieli wtedy miejsca w tej jedności narodowej. Oczywiście ci wyklęci, którzy walczyli po wsiach i lasach u nas, również nie mieli miejsca w tej jedności narodowej. I jesteśmy przekonani, że tacy ludzie jak my i wy, nasi widzowie, w tej jedności narodowej, którą dzisiaj będzie budował Duda z biskupami katolickimi, też dla nas nie będzie miejsca. No taka. Tego nas uczy historia. Lepiej Holandia zajęła się polskim bohaterem niż Polska. Taką mamy historię, dlatego dzisiaj utwór generał Maczek zespołu GAN po programie. A ja już dziękuję wam serdecznie za udział. Marian Kowalski. Dziękuję. I pastor Paweł Chojecki. Dziękuję. Dziękuję, do zobaczenia. Ojciec polskiej kawalerii, nie poległ w żadnej bitwie, zawsze twardy.